A patronami i patronkami odcinka są Maciej Kotlęga w fotografii, Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki, Paweł Maciejewski, Mietczyński, Kasper Kopeć, Piesek Szuwarek i Jego Ludzie, Zofia Zin, Jaś Grudziński, Mediafan i Guzik z projekt Islandia.pl Wyprawy na Islandię Tomasz Kopoczyński, Grzegorz Kyc Lepszy niż Nic. Grzegorz Borowski, Marcin Dziedziński z Podcastu Chodź na Słówko, Medytację na stres i lepszy sen Justyna Mazur Kudelska, Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Twój Wujek od Tatuażu, czyli Wujek Darek. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Naczelny sklepikarz w sklepu Szpeje. Dawid z podcastu 5 na 5. Julia Druszcz, Foka i Morszwin, Norbert Garczyński. Zbyszek Chojecki, Piotr Semeniuk i Łukasz Maciejewski. Bardzo, 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 bardzo Wam dziękujemy. Podcast Podcast o latach 90. i zerowych. Mateusz, słuchaj, taka sytuacja. E, jesteś sobie posłem w roku 90-91 e, i, i e, przychodzi do Ciebie kobieta, która ma na sobie żakiet, pod tym żakietem nie ma nic, przedstawiaj się jako dziennikarka i e, słuchaj, i prosi cię, żebyś e, zwierzał się jej z prywatnych rzeczy e, 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 i taka sytuacja, co robisz wtedy? Co, czy, 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 uh -huh. Na czym się zastanawiasz uh -huh. w takiej sytuacji? To jest ciekawa, ciekawa sprawa. Yy, wiesz co, yy, przypomnij rok, który jest rok? Teraz? No. 91. Dobrze. Y, idę w to absolutnie. Przecież nic mi nie zagrozi. Mm -hmm. Jestem posłem Sejmu pierwszej kadencji. Mm -hmm. Nie ma tutaj żadnego ryzyka. To jest nowe otwarcie, to jest nowa Polska. Dziennikarze, dziennikarki zaczynają inaczej wyglądać. Tak. Jest Tomasz Lis w kuluarach Sejmowych. Już widzimy, że są inne standardy. On też ta, chodzi w ta, żakiecie więc... bez niczego pod spodem. Tak, tak, tak. Więc czy, czy, czy to jest pani z cnn no, Tak się zastanawiam, czy to jest pani hmm. z Le Monde, albo czy to jest pani z Le Figaro? Może może to być zagraniczna dziennikarka, więc idę w to absolutnie, idę w to z wielką płynnością, tak jak polscy posłowie, polscy rozmaici dygnitarze z początku lat 90. No tak, no, sporo osób się nacięło na postać, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o erotycznych immunitetach. Czyli o pamiętniku Anastazji P., kto to jest, kto to był, bo tak naprawdę jej obecny status jest bardzo, bardzo tajemniczy. O tym wszystkim też sobie dzisiaj porozmawiamy. No, był to zdecydowanie jeden z największych skandali obyczajowych lat 90. i to trzeba sobie powiedzieć wprost. Jakieś tam echa się pojawiają w ostatnich latach, raz na jakiś czas jej postać zostaje. Przypomniana, i do tego też przejdziemy. Więc taki erotyczny odcinek, ale nie do końca, bo ta erotyka też będzie momentami skomplikowana. Także ostrzegamy, że mogą się pojawić jakieś takie nieprzyjemne fragmenty w dzisiejszym odcinku, ale na szczęście nie dużo. Tak, no. będą, będą treści, treści przemocowe dziś. Natomiast no co, no zacznijmy od tego, um, o, o kogo chodzi. No chodzi o Anastazję P. Anastazję Potocką, tajemniczą postać, która po raz pierwszy pojawiła się tak publicznie. Pod tym imieniem, pod tym nazwiskiem dałamach nie Jerzego Urbana, no bo gdzieżby, mm -hmm. tak? Jakby jeśli, jeśli byłaby jakaś, by była jakaś sprawa obyczajowa, związana z tym, że polscy posłowie coś tam robią, uchleją, tam nie wiem, są niewierni w małżeństwach, i tak dalej, i tak dalej. To Jerzy Urban bardzo chętnie coś takiego drukował, chociaż trzeba powiedzieć, że to były takie lata, w których w, w zasadzie chyba każdy, każdy by to wziął bez, bez większego sprawdzenia, tak? Każdy, każdy większy, większy podmiot, podmiot medialny, e, więc, więc tutaj to, to akurat nie jest jakoś szczególnie dziwne, że, że wokół tego był duży hałas. No i właśnie zrobił się duży hałas, dlatego że Anastazja P. w nie em, stwierdziła, że, 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 że weszła do Sejmu jako, jako korespondentka Le Figaro, czasami też funkcjonowała jako, jako korespondentka Le Monde, więc, więc to są to różne wersje. E, co więcej, zdołała przypadkowo podobno przekonać posłów do tego, że jest potocką z tych potockich, jest, jest, jest hrabiną potocką, nie, nie dość, że jest zachodnia korespondentka to jeszcze, to jeszcze potocka, no proszę pana, no, to, to oczywiście, że rozmawiamy, rozmawiamy i, i, i o, to, 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 nie, nie zrywamy kontaktu absolutnie, to nie jest zupełnie podejrzane, że hrabina potocka chodzi po Sejmie półrozebrana i, i, i zachowuje się zupełnie inaczej niż inni, inni dziennikarze. Podobno chodziła, chodziła w wielkim kapeluszu, podobno Mówiła też o rodzinnym majątku w Walewicach pod Łowiczem, e, który e, chciała odzyskać dla swojej rodziny, bo to właśnie przyjechała z Francji. E, no i, i o ten majątek podobno nikt wtedy nie zapytał, tak? Wszyscy to przyjęli. No, no tak, no przyjechała z Francji, chce odzyskać te Walewice. Oczywiście, że tak, no pewnie, że tak. Tak, jasne. tak, tak, nie ma problemu. Co do tego Le Monde i Le Figaro, wiesz, to jest stan umysłu polskiej klasy politycznej na początku lat 90. Z jakiejś francuskiej gazety. to ja, ja tam idę idę na wywiad, to za za cztery godziny wrócę, Także... To już jest, przepraszam, to już jest ten, ten moment, kiedy jak przyjeżdża rozebrana baba do Sejmu, to ten zachód przyjechał wreszcie do nas, tak? Wreszcie otworzyliśmy granice i, i tak, to jest to. Jest to. E, nikt sobie nie zadawał też pytań, co wspólnego mają potoccy z Walewicami, bo to raczej postać e, pani Walewskiej, znanej głównie z perfum dla starszych pań. Moja babcia na przykład e, bardzo chętnie się tym, prawda, e, ubogacała. E, nikt, nikt się nad tym nie zastanawiał, co bardzo dobrze pokazuje, jak wiele Mogli zrobić rozmaici ludzie, którzy życzą Polsce źle na początku lat 90., no bo te rozmaite agentury mogły działać i działały. Więc, więc tak, wspomniałeś o tym nastroju jakiegoś takiego rozpasania. Najogólniej mówiąc, to takie jakieś wolnościowe otwarcie się wielu osobom odbiło czkawką i w latach 90., chociaż nie tylko, oczywiście tych seks skandali będziemy mieli jeszcze potem sporo, również całkiem niedawno, ale w w latach 90. tam panowało jakieś po prostu regularne tarło w tym sejmie. No i Anastazja P., której prawdziwe personalnie zdradzimy później, bo jest to absolutna tajemnica, bardzo skrzętnie tę sytuację wykorzystała. Swoją drogą tak, Anastazja P., czyli Potocka, i ona podobno wcale nie chciała, wcale nie chciała sugerować, że ma coś wspólnego z tymi Potockimi, ale jeden z parlamentarzystów z tych Potockich nazywał ją kuzyneczką, więc jeszcze ją tak naprawdę tutaj ukonstytuował jako, jako jakąś hrabinę. No niesamowite rzeczy. To coś mówi w ogóle o, o nastroju, o, o stanie ducha i o jakiejś takiej, wiesz, prowincjonalności tych polskich polityków w tamtym czasie. Podobno Józef Oleksy był absolutnie zachwycony tym, że taka osoba, nie wiem, poświęca mu sporo uwagi, że z nim rozmawia, że zaprasza go na jakieś tam rauty, bo te walewice, o których <śm> <śm> wspomniałeś, w wyniku jakiegoś wała udało się przynajmniej częściowo zająć tak? i organizować tam jakieś rzeczywiście wystawne przyjęcia. Tutaj będziemy sobie skakać, tak jak wspominaliśmy, również w czasach najnowszych wątki związane z pamiętnikiem pojawiają się w mediach. Mamy wywiad przeprowadzony przez Michała Pucińskiego dla Rzeczpospolitej, wywiad z Jerzym Skoczylasem. O, kto to jest, to też za chwilę powiemy atmosfera tajemnicy. No i yy, Jerzy Skoczylas mówił tak. Opowiem panu historię. Rozmawiam z Józefem Oleksem w jego mieszkaniu, dzwoni telefon. Oleksy bardzo długo rozmawia. Gdy wreszcie skończył z dumą, powiedział, że dzwoniła hrabina Potocka, która przyjechała do Polski odzyskać rodzinny majątek Podłowiczem i że urządza wielki bal, na którego właśnie zaprosiła. Zresztą później do Maros powiedziała mi, że to Oleksy do niej e, wyzwaniał. E, nikt nie próbował absolutnie niczego weryfikować. E, również nikt nie weryfikował francuszczyzny Anastazji mhm. e, Potockiej. Bo generalnie była to deklaracja, że ona, ona to z Francji i ona to mówi po francusku. No wiadomo, no jeżeli jest korespondentką Le Figaro, no to hej, no przecież nie wysyła maszynopisów e, po polsku. W każdym razie, no, Józef Oleksy akurat tutaj nie jest. Biorę w duży cudzysłów słowo ofiarą, bo to tak naprawdę kwestia i prawdziwości, i tego kto kogo skrzywdził jest tutaj mhm. bardzo, bardzo skomplikowana. O Józefie Oleksym w pamiętniku Anastazji P. Anastazja P., no, czy ona faktycznie to za chwilę będzie pisać o tym, że no tak, no to wspaniały mówca, no doskonale się z nim spędza czas, ale nie było tutaj relacji takiej, czysto erotyczne i to akurat będzie dotyczyło innych polskich polityków. Tak, powiedziałeś, użyłeś słowa podobno przynajmniej raz, wydaje mi się, że więcej razy, ja pewnie też go użyłem już dzisiaj. Mm -hmm. Podobno to jest słowo klucz, <laughs> jeśli chodzi o postać Anastazji mm -hmm. P., dlatego że, no właśnie, to wszystko, to wszystko jest bardzo podobno i potem jak się weryfikowało te, te informacje, czy tuż po, po tym jak afera związana ze wspomnieniami Anastazji P. wybuchła, czy, czy, czy długo po tym, to um, jest, jest dużo dyskusji z tym, co, co, co twierdziła Anastazja P. Dla przykładu um, Anastazja P. W, swoim, w swojej książce, um, a, a, a za nią Cezary Łazarewicz, dziennikarz, um, w tekście z napisanym dla tego dla tygodnika wprost, stwierdzili, że taką um, o, 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 osobą, która w jakimś sensie ręczyła za to, że, że, że Anastazja P. rzeczywiście jest potocką z tych potockich, był Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej, który miał nazywać ją, ją kuzyneczką. Sam Andrzej Potocki e, no, odniósł się do tych, do tych, do tych zarzutów, zresztą na Facebooku swoją drogą. Andrzej Potocki wspomina tę całą sytuację tak. Tu chwila wspomnień, bo spotkałem tę panią i nawet jestem opisany w jej książce jako gay za co jestem bardzo wdzięczny, bo to był dowód na to, że nic a nic się do niej nie zbliżyłem. W istocie była to osoba niezbyt atrakcyjna, przynajmniej według moich kryteriów, poza tym są pewne zasady. Tutaj koniec cytatu, moja mała degresja. Bardzo wielu mężczyzn na przestrzeni kolejnych dekad będzie chciało za po prostu punkt honoru postawić sobie mówienie, że Anastazja P., była absolutnie nieatrakcyjną kobietą. To jest po prostu. Ja znalazłem przynajmniej trzy takie wypowiedzi. związane, że w ogóle, że nie, że to w ogóle jest jakieś tam dziwne, że tak nieatrakcyjna dziewczyna. To jest dość, dość niezwykłe, że. że, że znaczy, czy, czy niezwykłe z drugiej strony? Nie W każdym razie, no tak. Dalej czytam komentarz Andrzeja Potockiego. W każdym razie kiedyś wparowała z akredytacją Agence France Presse i poprosiła o wywiad. W trakcie, tak, to jest mój francuski Mateusz, tak? Ale mój jest podobny, dlatego się uśmiecham, bo to jest porozumienie. W trakcie rozmowy prędko okazało się, że ona w ząb nie francuskiego, czyli tutaj Andrzej Potocki twierdzi, że on już wiedział, że coś tutaj jest coś coś nie tak. Mm, A po to jednak szlachcic, no tak. A potem, że nie ma pojęcia o co pyta i co się dzieje. Próbowała mnie naciągać na jakieś rozmowy o koligacjach rodzinnych, ale to olałem, bo czułem, że coś tu nie klika, tylko nie wiedziałem jak bardzo nie klika. Parę tygodni później zaczepił mnie Józef Oleksy i poprosił, żebym skłonił kuzynkę do oddania pożyczonych od niego pieniędzy. Tak, tak, Marzena po prostu przedstawiała się jako moja kuzynka i na to konto stuknęła marszałka i premiera na jakieś złotówki. Od tego momentu jej kariera w zaczęła

Ale nie, jeszcze nie, nie tak dalej, bo tam jest końcówka tej historii. Na sam koniec Marzenia zrobiła jakieś wielkie party pod Warszawą z mediami i tym podobne, na które już nie pojechał nikt zaproszony poza Oleksem. O ja oczywiście nie byłem zaproszony. Więc tak, więc są dwie wersje, które, które, które sobie przeczą. No, I sytuacji, w których są dwie, albo nawet więcej wersji, które sobie przeczą, w tym podcaście będzie bardzo dużo. I one mogą wynikać a z tego, że niektóre postaci dramatu, o których będziemy się mówiły mówili, być może lubią sobie raz na jakiś czas coś tam coś, coś, tam ściemnić? B. Być może dlatego, że postaci, niektóre postaci dramatu, um, jeśli niektóre wersje są, są prawdziwe, byłyby upokorzone tymi wersjami, tak? Więc więc trzeba tutaj oddalić od siebie pewne podejrzenia, że w sumie jestem trochę głupi, nie? Tak, to jest bardzo, bardzo pokręcona historia, jak postaramy się udowodnić. Tutaj rzeczywiście podejrzeń związanych z tym, um, kto w ogóle doprowadził do powstania tej książki i w jakim celu, kto komu chciał zrobić krzywdę, było mnóstwo. One się rzeczywiście w wzajemnie wykluczały, o tym też będziemy mówić. No to co, w dużym skrócie, bo y, powiedzmy, że ta sejmowa kariera Anastazji P. była bardzo krótka. Ona pojawiła się w parlamencie wiosną 92 roku, a już w listopadzie 92 roku ukazała się książka, o której dzisiaj rozmawiamy, ukazała się nakładem wydawnictwa Reflex. To wydawnictwo było wówczas bardzo, bardzo świeże. Wspominałeś hmm. o Urbanie, wspominałeś o Tygodniku, mnie, który jakoś tam zaprezentował sylwetkę Anastazji P. Natomiast Urban nie chciał wydać wspomnień sejmowych, przynajmniej tak, tak, taką wersję znamy, nie chciał wydać sejmowych wspomnień Anastazji P. No Przekierował Anastazję P. do wydawnictwa BGW, swoją drogą to jest to samo wydawnictwo, wydawnictwo Romana Górskiego, które wydało Alfabet Urbana, o którym rozmawialiśmy ileś tam odcinków temu, oczywiście zapraszamy. No a BGW co zrobiło? No Górski założył jakąś taką firemkę, taki niby imprint, ale tak naprawdę jakiś taki słupokrzak o nazwie Reflex, który wydał erotyczne immunitety. No i tak, ciekawa rzecz jest taka, że przecież rok później już BGW, a nie żaden Reflex wyda książkę Marty Stokwisz, Dlaczego kłamałaś, a więc to jest po prostu, to tylko pokazuje skalę popierdolenia, która się tutaj i to rzeczywiście była rzecz głośna. Wspominaliśmy już dzisiaj o Jerzym Skoczylasie. Tak? Tutaj też podkreślamy, bo to pierwsze skojarzenie. To nie jest ten Jerzy Skoczylas z kabaretu Elita, tak? tylko jest to dziennikarz polski. Jerzy Skoczylas został ghostwriterem tej książki. tak? Urban odsyła Anastazję P do Górskiego. Górski dzwoni do Skoczylasa i w dosyć niegrzecznych słowach pyta o to, czy, czy Skoczylas słyszał o Anastazji. Zipa. Bardzo, bardzo nieładnie ją tam określa. My jesteśmy kulturalne chłopaki, więc, więc to zostawiamy. No, tak, oczywiście słyszałem, no to jutro jesteś umówiony w Warszawie z nią i e, macie pogadać, M masz sprawdzić, czy, czy w ogóle jest tutaj historia do, do wyciśnięcia. No nie bez kozery używam e, słowa wyciśnięcie, bo. Rzeczywiście, Skoczylas się z Anastazją P. spotkał. Swoją drogą, a propos tego, o czym mówiłeś na temat komentowania wyglądu Anastazji P., Skoczylas w przywoływanym już wywiadzie z Rzeczpospolitej mówił o tym, że, no, tam czekałem na nią na ulicy i co szła jakaś ładna dziewczyna, no to, to zastanawiałem się, to chyba ona, to chyba ona. A tu w końcu przyszła taka, taka jakaś z nadwagą i tak dalej, więc. Oczywiście, wszyscy tutaj uważają, że najważniejsza była atrakcyjność Anastazji P, jakaś taka bardzo subiektywna. W każdym razie skoczyła rzeczywiście z Anastazją P, chwilę pogadał, znaczy dłuższą chwilę, po prostu nagrywał jej wspomnienia, w międzyczasie mierzył jej kolana magnetofonem i zorientował się, o jakie grube i o tym też opowiadał. No i co, w jakieś trzy tygodnie powstała tak naprawdę ta książka. Została trochę wyciśnięta, bo jest no, rozepchana do granic możliwości. Skoczylas sam przyznawał, że zamiast kor pisał Komitet Obrony Robotników, żeby liczbę znaków zwiększyć. Jest to książka pełna jakichś takich niepotrzebnych, mówię tutaj nie o tych pieprznych szczegółach, tylko o jakichś takich prozaicznych szczegółach, pełna jakichś takich detali, że tu zadzwonił do mnie, ja potem odzwoniłam i tu zostawiłam karteczkę itd. i tak dalej. Potem moja koleżanka Iwona, bo ona też jest bohaterką pamiętników. Jakoś się tam odezwała w taki ani inny sposób. Jest to krótka książczyna. Natomiast ym, książka ta rozeszła się bardzo szybko. Rozeszło no, w kilkuset tysięcznym nakładzie. Mówiliśmy o alfabecie Urbana, że to wielki sukces. Skoczylas mówił o tym, że otrzymał tantiemy z jakieś 400 tysięcy egzemplarzy, ale obstawia, że mogło się rozejść około miliona egzemplarzy. Ogromny sukces. No. Był to temat absolutnie grzany w mediach, bardzo głośny, każdy się do tego jakoś tam ustosunkowywał. Choć trzeba przyznać, że jakaś taka była atmosfera, raczej opinia publiczna była po stronie Anastazji P. Raczej nikt jej nie przejmował, nie, nie slad przejmował. Raczej to było podejście na zasadzie: no tak, no to mamy, mamy swoich polityków, miało być fajnie, a tu w sumie rozpasane to wszystko, chleją, ruchają się. Wcześniej po prostu się o tym nie pisało, teraz się pisze, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło. Tak, no wspomniałeś o, o mierzeniu um, ud i kolan przez. Przez skoczylasa i to mogło być odczytane jako, jako dowcip. No nie jest to, znaczy to nie, to nie jest dowcip. Rzeczywiście Skoczylas we wspomnianym wywiadzie mówi, że miała bardzo grube uda, które były niemal tak samo grube tuż przy biodrach i przy kolanach. Podczas nagrywania jej opowieści w pewnym momencie udałem, że sprawdzam, czy magnetofon działa i zmierzyłem tym magnetofonem szerokość jej kolana. To były dwie szerokości magnetofonu, czyli 22 cm. Później zmierzyłem kolana kilku koleżankom, miały zwykle dwa razy mniej przepaść. E i tak, i to jest właśnie ten element, prawda, dystansowania się od Anastazji P., jako od kobiety, o której ktoś, jak któryś mężczyzna, który jest związany jakoś z jej karierą, mógł powiedzieć, że jest jakkolwiek atrakcyjna, tak? No, wszyscy mówią, nie, absolutnie, w ogóle, absolutnie nie. No i to mierzenie kolan magnetofonem. Przyznam, że po raz pierwszy coś takiego usłyszałem, nie słyszałem ani o mierzeniu kolan tak generalnie, ani o mierzeniu czegokolwiek magnetofonem, tak? Więc to są dwie nowe informacje dla mnie, że, że w ogóle tak można. Tak, to no, książka Anastazja P. zaczyna się, jak to wiele książek, zaczyna się od wstępu. W tym, że wstępie Anastazja P. od razu tłumaczy i wyjaśnia, kim jest. Przedstawia się czytelnikowi, mówi, że nazywa się Maczena Domaros i urodziła się 15 czerwca 1967 roku w Zblewie, koło Starogardu Gdańskiego. No i tam, w, w okolicy tego Starogardu, mieszkała w niezbyt ciekawych warunkach, to już mówię ja z głowy, bo, 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 bo tego, tego nie ma we wstępie, no ale ważne są też takie informacje, że studiowała zaocznie polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, w tymże Gdańsku pomagała w organizowaniu Igrzysk Solidarności, takiej solidarnościowej imprezy. Miała też pierwsze doświadczenia medialne. Pracowała w Radiu Gdańsk, współpracowała z Wieczorem Wybrzeża. No i tak, no to, są, to, są, to jest, ten wstęp jest bardzo krótki, on tak naprawdę nie tłumaczy wielu takich kluczowych informacji, jeśli chodzi o postać Marzenę Domaros. Niemniej Wstęp kończy się na tym, że że, że, że przyjechała do Warszawy, uzyskała akredytację sejmową jako korespondentka właśnie Le Figaro. W tym miał jej pomóc francuski dziennikarz, więc to okazuje się, nie tylko Polacy udacy, że tam, że tam dają się wkręcić. Zresztą, jak mówimy o skandalach obyczajowo-seksualnych uh -huh. u polityków, no to przecież lata 90 y skończyły się wielką aferą związaną z, z romansem Billa Clintona. Tak więc to nie tylko tak, że tam w tym polskim sejmie, do tej wiejskiej, te takie debile tam e, chodzą i tylko kleją wód, i nie wiadomo co robił, tylko to, to się też dzieje, to się działo na całym świecie, więc tak. Więc ona dostała tą um, korespondentką Le Figaro, którą w rzeczywistości nie była, ma to już w no i 2 listopada 92 roku. Czyli to jest prawdopodobnie ten wstęp był pisany tuż przed wydaniem książki, dlatego że ona wyszła w listopadzie. Próbowałem sobie to jakoś złożyć w głowie, próbowałem też sprawdzać, czy wydanie, które, które mam. Swoją drogą, wydanie, które mam należy do Janusza Omińskiego, który mi je dał. Janusz Omiński ze strony lekcja religii.pl. Pozdrawiamy serdecznie, dał nam dwie książki o Marzeno Domaros. Niemniej tak, starałem się sprawdzić, czy to jest pierwsze wydanie, czy, czy, czy może drugie po prostu, i tam ten wstęp został później dodany. Wydaje mi się, że to jest pierwsze wydanie i że to, tak to było po prostu z tym wstępem, że ona się od razu przedstawiła. 2 listopada 1992 roku została zatrzymana, a następnie aresztowana. E pod zarzutem niepłacenia rachunków w hotelu Sobieski. Ta informacja o tym, że ona została zatrzymana, oczywiście rozeszła się bardzo szybko po Polsce, dlatego że no już ludzie wiedzieli, kim jest Anastazja P. Co więcej, fragmenty tej książki były już znane politykom w Sejmie, również tym, którzy są w tej książce w tej książce opisani, więc powstała taka teoria, że, że, że list gończy i aresztowanie Anastazji P. i te wszystkie nieprzyjemności, które ona miała wówczas, to jest po prostu... Polityczna zemsta. To jest na przykład taki e, był e, nagłówek, który mam przed sobą z tamtych czasów. Odwet za, egz za egzotyczne immunitety. Nie wiem, czemu egzotyczne swoje od Nie wiem, czy ktoś się chyba tutaj pomylił, czy ktoś przesłyszał się. Książka się nazywa Pamiętnik Anastazji P. Erotyczne Immunitety. No ale egzotyczne też mogły być w sumie, czemu nie. No i tak, no i Anastazja P. rzeczywiście spędziła trochę czasu w areszcie, a następnie, wtedy, kiedy został wydany za nią, wysłany za nią list gończy, była, siedziała w ukryciu, a w, i wtedy, kiedy ona siedziała w ukryciu, właśnie, tak jak książka sprzedawała się jak świeże bułeczki, proszę pana, bo... bo Zresztą książka, z, dodajmy, niezwykle atrakcyjną okładką. Ja spróbuję ją tutaj opisać. To jest tak, na pierwszym planie jest taka kołdra, taka, taka kołdra, która wyobrażam sobie, jest taką, taką staropolską kołdrą z gęsim pierzem w środku, tak? Taka, taka ciężka kołdra, i rąbek tej kołdry jest odkryty, a tam jest, proszę pana, tam jest gmach Sejmu. I co, I co my teraz? No i wiadomo, nie? To był jakiś tam szok. Estetycznie to wygląda dokładnie tak, jak, jak wyglądały wtedy rzeczy. Font blip pozostał użyty, który jest takim bardzo etisowym i, i trochę swawolnym fontem, powiedzmy. Ale du dużym szokiem rzeczywiście było to, że ta klasa polityczna jest w sumie niezbyt ciekawa. I to, to odkrycie było dla ludzi rzeczywiście dużym zaskoczeniem. W książce Anastasia Peras jeszcze jest taki, taki, taki sondaż, który który został wtedy sporządzony i tutaj na przez pytanie, czy Anastazja P. kłamie, czy mówi prawdę i tutaj 26% osób odpowiedziało, że pisze dużo kłamstw, ale też trochę prawdy, a 20% że pisze więcej prawdy niż kłamstw. Trudno powiedzieć, że wskazało 40%, tak? Ale, ale że kłamie, że, że, że Anastazja P. kłamie w ogóle ze wszystkim, to to wskazało 5%, tak? Więc, no więc tak, no tutaj ludzie zaczęli się zniechęcać do klasy politycznej, co nie było trudne, biorąc pod uwagę ówczesną sytuację gospodarczą i coraz to nowsze afery, również obyczajowe i również niezwiązane z seksem, ale bardziej z alkoholem, które co jakiś czas, no, wychodziły na światło dzienne. Tak, nie? ale o reakcjach na tę książkę jeszcze porozmawiamy sobie później, natomiast jeżeli chodzi o kwestie fontu Blippo i nie tylko, czyli takiego, no, powiedzielibyśmy bardzo duchologicznego, tutaj mamy taką sytuację, że pamiętnik jest jakoś produktem swojej epoki. Myślimy o tym, że, nie wiem, że w PRL-u to było pruderyjnie, a nie, w ogóle nie było seksu, a jednak e, lata 80. dosyć seksikowe były, to po pierwsze, jeżeli spojrzymy na jakieś rzeczy w rodzaju Och, Karol, czy tam plakaty w serialu W Labiryncie, to będziemy wiedzieli w czym rzecz. A przy okazji, wraz no, z otwarciem rynku wydawniczego i nie tylko wydawniczego, no jednak zwiększyła się produkcja jakichś takich bardzo skandalizująco sensacyjnych rzeczy, tak? jakieś takie po prostu znowu jakieś książczyny rozmaite, erotyczne, ezoteryczne itd., itd. Tak? Mieliśmy jeszcze przecież wcześniej magazyn To Detektyw, tutaj mamy tekst Katarzyny Nowakowskiej z weekendowego magazynu Gazeta.pl, Pozdrawiamy, bo się pisało nie raz i nie dwa. Mm -hmm. No i Olga Drenda tutaj w tekście tak to komentuje, że wbrew pozorom kultura masowo lat 80. miała w sobie dużo nastawienia na sensację i skandal. W prasie, telewizji, kinie pojawiało się dużo treści związanych z erotyką, często w dość brukowym wydaniu. I historia z Anastazją P. jest to dla mnie konsekwencja tej szemrano-sensacyjnej kultury. No rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. W tym samym tekście medioznawca Jacek Wasilewski mówi o tym, że no tak no, Te rzeczy, o których się mówi dzisiaj w kontekście wyjazdów integracyjnych i tak dalej, że no po prostu wszyscy zerwani, zrywają się z łańcucha, jest grubiutko, no one też działy się w hotelu sejmowym i będą się działy przez lata. Czy się dzieją dziś? Możemy się tylko domyślać, bo rzadko bywamy w Sejmie. Nie wiem, kiedy Bartek byłeś ostatnio w Sejmie. Ostatnio W Dzień byłem w... dziecka w 2002. Ja ci już no? mówię, ostatnio byłem w Sejmie w liceum. Kiedy to przyjechałem i y, 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 na, nie wiem, czy też miałeś taką wycieczkę szkolną do, do Sejmu. Mhm. Niemniej y, spotkaliśmy się tam klasą z Marianem Piłką z Prawa i Sprawiedliwości. Mówię to z pamięci, ale chyba on rzeczywiście był spisem. W każdym razie był konserwatystą. Y, y, I pamiętam, że Marian Piłka próbował nas przekonać, że kara śmierci jest git. Y, y, mieliśmy wtedy po 16-17 lat. Y, ja się z... pokłóciłem z Marianem Piłką. To jest moje, <śk> moje pierwsze z... tak przy wszystkich. Y, i obuło się bez konsekwencji, natomiast e, gdzie dzisiaj Meren Piłka, a gdzie ja jestem? Proszę bardzo, proszę se, samotnie, w samotności odpowiedzieć na to pytanie. Panie Marianie, pozdrawiam. Niemniej... No ale <laughs> tak, to... widzisz, no, nie, nie skończyliście w, w pokoju, w hotelu sejmowym, więc to, to, to was różni tutaj. Mhm. Tak. E, no, obyczaje sejmowe były, jakie były wówczas. Tutaj e, znów oddamy głos Jerzemu Skoczelasowi, Skoczelasowi który e, powiedział w tym samym wywiadzie, sejm zawsze był kurwidołkiem, e, w czasach PRL również, tylko siłą rzeczy prasa wówczas y, o tym nie donosiła. Mówił mi o tym y, Zbigniew Messner, poseł na Sejm PRL i premier w latach 89-88. To w sumie zrozumiałe, w końcu z całej Polski przyjeżdża do Warszawy kilkuset posłów, wieczorem kończą bardzo ciężką, ogłupiającą robotę i co mają ze sobą zrobić? Iść do teatru, kupują e, flachę, a jak się napiją, to budzą się w nich żądze i dalej, dalej. No i tam dalej mówi Skoczylas tak, afera goniła aferę, raz z okna poselskiego wypadła nawet naga prostytutka Achlanie, do nieprzyjemne było na porządku dziennym. E, o ile w 89 rzeczywiście politycy cieszyli się społeczną sympatią, o tyle w 92 nastroje się e, odwróciły. E, pisze o tym też Antoni Dudek w książce Historia politycznej, e, Polityczna Polski 89-2015, w rozdziale dotyczącym właśnie rządów solidarnościowych, które zakończyły się w roku 93. E, prawdziwą plagą okazała się skłonność szeregu posłów i senatorów do nadużywania alkoholu. Doprowadziła ona m.in. do zakończenia kariery Macieja Zalewskiego z Porozumienia Centrum, czyli partii. Założonej przez, między innymi przez braci Kaczyńskich oraz Andrzeja Karna, o którym później który oskarżony już w związku ze sprawą Art B został w marcu 1993 roku zatrzymany przez policję, gdy prowadził samochód po I tam Zaleski złożył mandat. I tutaj pisze dalej Dudek tak. Zdecydowanie bardziej doń przywiązany, czyli tam do mandatu poselskiego, był senator Henryk Czarnocki z Porozumienia Ludowego. Mimo tragikomicznych protestów z jego strony, senat uchylił mu w końcu immunitet w związku ze spowodowaniem po Pijanemu wypadku, w którym zniszczył samochód należący do NSZZ RI Solidarność, żeby było zabawnie zadowolony z siebie, senator do historii parlamentarnej. Przeszła jego wypowiedź: kto pije i płaci, honoru nie traci. Na dwa miesiące przed ostatecznym pozbawieniem go immunitetu, został po raz kolejny zatrzymany, gdy prowadził samochód w stanie upojenia alkoholowego. No, więc tak, no działy się te, tego rodzaju rzeczy. One nie mogą dziwić, biorąc pod uwagę to, jak, jaką pozycję ma alkohol w, w, w Polsce, tak, i jak jest traktowany, i jak jest przymykane, jak przy, przymykaliśmy wtedy oczy i wciąż przymykamy na, na pewne alkoholowe historie. No i tak, czytając, i, i wspomnienia związane z Anastazją P., i właśnie te, te, te historie sprzed lat o, o, o posłach, którzy tu i tam jeździli po pijaku i właśnie robili jakieś straszne imprezy i tak dalej i tak dalej i byli na tyle naiwni, żeby dawać się wkręcać właśnie w jakiś tego, tego rodzaju historie, jak te związane z... Mm. Anastasio P., czyli marzoną do Maros. Tak się właśnie zastanawiałem, kurczę, jaki to musiało być po prostu. E, Jakie to musiało być super miejsce dla wszystkich agentur, które, które po prostu tam chodziły sobie po, tych, po, te, po tej wiejskiej, po tych, po tych korytarzach sejmowych. Tak? Nikt nikogo nie sprawdzał. Mogłeś dać w sobie dowolną e, informację rzucić i, e, i w zasadzie byłeś wiarygodny tylko dlatego, że coś takiego powiedziałeś. Wszyscy byli pewnie trochę pijani. E, Marek Markiewicz, poseł e, z pierwszej kadencji, wspominał na przykład, że e, podczas nocy teczek, o której mówiliśmy w jednym z poprzednich Towarzystwo było trochę, trochę nachlane, więc prawdopodobnie to, to picie nie ograniczało się tylko i wyłącznie na hotelu sejmowego, tylko, tylko pewnie ludzie byli troszkę, troszkę prawda, nagrzani już w, w ławach poselskich. Jezus Maria, no po prostu to musiało być niezłe żniwa dla, dla wszystkich osób, które chciały tam sobie połazić, powyciągać jakieś informacje na przykład, które powinny być tajne, a nie były, no bo obyczaje były takie, jakie były. Tak, no to myślę, że już nam wierzycie, że było dosyć grubo. Tyle jeżeli chodzi o ten kontekst. Może wróćmy do książki. Będziemy Tutaj lecieć mniej więcej chronologicznie, no tak ona jest uporządkowana. Mówiliśmy o skandalach, o ekscesach, o sekscesach, hehe. to są rzeczy powiedzmy, że dosyć lajtowe, natomiast tę książkę poza wstępem otwiera jednak rozdział. No, dosyć smutny, tragiczny, na pewno nie jest to coś do heheszkowania. Bohaterem tego pierwszego rozdziału jest Andrzej Kern. No, postać z taką ładną kartą. To prawnik, człowiek, który bronił opozycjonistów w Sejmie pierwszej kadencji, wicemarszałek związany z porozumieniem centrum. No, ta historia Kerna oczywiście wiąże się z historią Moniki Kern, która. W pewnym momencie no, jakby zniknęła, a kerny wicemarszałek jednak wykorzystał swoje wpływy, żeby ten aparat państwowy, rozmaite służby pozaprzęgać do tych poszukiwań. Ta historia jest dosyć skomplikowana. Pewna jej wersja pojawia się w filmie piwowskiego: Uprowadzenie Agaty. To jest, jest doskonała To jest historia bardzo, bardzo rozległa i trochę na inną okazję albo na posta. Na pewno interesująca. Natomiast ważnym tutaj. Dla książki Anastazji P kontekstem jest na pewno zniknięcie córki. Otóż Anastazja P podobno poznała Kerna poprzez Marka Markiewicza posła później prowadzącego program Bumerang Swoją drogą nie znosiłem jego maniery, jakoś jego, jego postaci, chociaż nie twierdzę, że się nie nadawał do telewizji, ale nie dla mnie. No, Anastazja P., czy tam Domaros, bo już nie, nie musimy mu udawać, że, że to jej prawdziwe nazwisko, Potocka, siedziała przy jednym stoliku z Markiewiczem. Pojawił się temat ucieczki córki Kerna, no i pojawił się też Kern, Kern w jakiej formie? Kern w formie najebanej, co oczywiście bardzo łączy się z tymi historiami, które podrzucaliśmy wcześniej. Przysiadł się, nawiązała się znajomość. Kern usłyszał od Domaros, że ona ma jakieś informacje na temat zniknięcia tej córki. Prawdopodobnie był to jeden z wielu blefów. Ona wiedziała bardzo niewiele, może to, że ona gdzieś jest w Częstochowie, ale tak naprawdę nie miała żadnych informacji poza, poza plotkami. Kern zaprosił Markiewicza i Domaros do swojego apartamentu na jakieś takie, powiedzmy, że afterparty. No, było pite, było śpiewane, tu na playliście Hej Sokoły, pod dachami Paryża zaśpiewane przez Kerna, atmosfera pełnej zabawy wydawałoby się. No, ale do pewnego momentu, i tutaj też przestrzegamy, że musimy się posługiwać książką i musimy niektóre fragmenty podawać no, w takiej formie, w jakiej one zostały podane, nawet jeżeli brzmi to średnio. W pewnym momencie Kern, jakby zerwał z Anastazji P marynarkę od kostiumu. Tak, mówiło się o Anastazji P, że ona nie nosi niczego pod spodem, albo że nosi co najwyżej bieliznę i tak dalej, więc oto ukazała mu się. Obnażona Anastazja P. Markiewicz podobna to są wszystko informacje z książki. Powiedział, że w takim razie się wycofuje i dobranoc państwu. Kern kontynuował te swoje, no wtedy można jeszcze powiedzieć, jakieś awanse czy końskie podrywy, przerodzi się to w coś gorszego. Zdjął spodnie, powiedział do, do Maros, podobno, weź tego skurwy syna, chodziło oczywiście o jego genitalia. No i tak to się niestety dalej potoczyło. Tutaj już tylko do Maros i Kerny w apartamencie Kerna. Jak pisze Anastazja P. w swojej książce, została przez Kerna zgwałcona dwukrotnie. Po czym wymiotowała, po czym oczywiście próbowała to z siebie no, zmyć w jakiś taki symboliczno-niesymboliczny sposób, po prostu biorąc prysznic. Kern proponował jej jeszcze. Po tym, co się wydarzyło, jakąś posadę asystentki za całkiem niezłe pieniądze, jakaś dwukrotność mniej więcej przeciętnego wynagrodzenia w tamtych czasach, do Maros tej oferty nie przyjęła, no i w książce też odpowiadam na pytanie, które musi się pojawić, dlaczego nigdzie tego nie zgłosiła. I tutaj już cytuję, dlaczego nie próbowałam wybiec z pokoju, dlaczego zostałam do rana, dlaczego rano nie zawiadomiłam policji. Już widzę, jak przychodzę na posterunek i mówię zgwałcił mnie wicemarszałek Sejmu. Wprost słyszę ten rechot policjantów. Kto by mi uwierzył? Jakie miałabym szanse w starciu z takim autorytetem, kiedy on potrafił doprowadzić do aresztowania rodziców chłopca i jego córki, no bo tu rzeczywiście tak jak tak jak wspominaliśmy, ten, ten, ten aparat państwowy został włączony w to wszystko. Kern spotkał się jeszcze potem z Anastazją, tak chciał się dowiedzieć czegoś na temat Moniki, tak jak wspominaliśmy, ona powiedziała o tym, że, no, że jest w Częstochowie i tak dalej, ale nie wiedziała zbyt wiele. Kern chciał jeszcze, żeby Anastazja P. mediowała w tej sprawie, spotkała się z Moniką, ale tutaj Anastazja P. pisze tak, zgłupiałam, ja chronicznie nie cierpię kobiet, a młodych dziewczyn w szczególności, bo są głupie, po prostu nie lubię jej już i tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwszy pierwszy rozdział oczywiście o tym, co się z tym faktem z tymi informacjami wydarzyło później porozmawiamy. No trzeba przyznać, że delikatnie mówiąc, mocne otwarcie. Jeżeli książka jest gdzieś tam zapowiadana i reklamowana jako no taki pamiętnik kobiety, która utrzymywała relacje erotyczne z politykami i zostaje jednak Otwarty scenami no, no, niekonsensualnego nie stosunku, po prostu przestępstwa, gwałtu. My tutaj nie będziemy rozstrzygać, oczywiście, tego, czy to się wydarzyło naprawdę, bo nie mamy takich kompetencji, ale pewne, e, oczywiście, komentarze również samego ghostwritera Skoczylasa e, przywołamy. No więc właśnie, atmosfera. Rozpasania fajnie, fajnie, natomiast sama książka na początku opisuje nam no, po prostu ciężkie przestępstwa. Tak, to był pierwszy, pierwszy rozdział książki. Wspomniałeś o tym, że, że, że powiemy więcej później o, o komentarzach do, do niego. Powiemy też oczywiście o, o komentarzach samego, samego Andrzeja Kerna do tego, co tam było napisane. To jest w swoją drogą też ciekawe i być może jakoś tam powodem tego było to, że po prostu Skoczylas to de facto pisał jako ghostwriter, to, że um, ten, s, s, sam ten jest opisany tak bardzo, um, ba, bardzo fawolnie powiedzmy, że z jednej strony to jest oczywiście, tu jest, mm -hmm. tu, tu jest opisane z Natomiast z drugiej strony są tu takie fragmenty, typu, że trzeba przyznać, że jak na faceta po 60. miał spory wigor. Tak? Czyli, czyli to, to, no, 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 no tak, no. I teraz ciężko powiedzieć, co, co powiedziała do Domaros do tak? Skoczylasowi, co Skoczylas sam od siebie dopisał, co było tam jeszcze pewnie podredagowane przed tym, jak książka poszła do druku. No w każdym razie. Hmm, jest to, jest to bardzo mocny początek książki, wokół którego początku e, oczywiście wybuchła e, wielka afera. Mniejsza afera wybuchła w związku z kolejnymi rozdziałami. Tak? Na przykład e, jest tutaj rozdział o Aleksandrze Kwaśniewskim, e, który w ogóle zaczyna się od takiego bardzo znamiennego fragmentu, e, w którym Anastazja. Piszę tak: Lewica to mój ulubiony klub. Moim zdaniem jest tam największy potencjał intelektualny. Są to mądrzy, inteligentni, elokwentni ludzie. Ja u pierwszego z lewicy poznałam Aleksandra Kwaśniewskiego. Poznałam, bo chciałam, miałam czasem takie kaprysy i wtedy zawsze dopinam swego. Swoją drogą oczywiście ta postać Anastazji jest wielokrotnie w tej książce przedstawia się jako taka kobieta, która w sumie jak chce, to może mieć każdego i dopina swego zawsze. Robi z siebie jakąś taką drapieżną kobietę, mimo że, że, że książka zaczyna się od rozdziału, w którym który mówi o tym, że, że, że stała się ofiarą, tak? Poznała Kwaśniewskiego jako dziennikarka no i według książki mieli romans. Aleksander Kwaśniewski był bardzo ostrożny, nigdy się nie widywali na mieście, a to dlatego, że rzekomo miał bardzo, miał cholernie zazdrosną żonę, to jest cytat. Ta żona tutaj jest przedstawiona jako pani Jolanta, no prawdopodobnie to jeszcze na etapie 92 roku to nie była jakoś taka szeroko znana postać, tak, tak, tak znana jak po roku 95, kiedy Kwaśniewski został, został prezydentem. W każdym razie jest tutaj Dużo też takiej swawolności, że tam Kwaśniewski dobrze całuje, że smakuje anyszkiem, tak jakby ssał cukierki anyszkowe. No ale ten romans jakoś niespecjalnie, nie wchodząc w szczegóły, powiedzmy, bo, 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 bo tak jak mówimy, jakby nie, 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 nie wiadomo, co w tej książce jest prawdą, co nie. Anastazja nie była specjalnie zadowolona z tej znajomości i z tego, jak ten romans tam przebiegał, więc postanowiła się z niego wymiksować i Kwaśniewski podobno według niej miał do niej pretensje o, o kontakty z innymi posłami, w sensie, że był zazdrosny o to, że ona też tam u, u, utrzymuje kontakt z, z innymi, w tym między innymi ze Stefanem Niesiołowskim, o czym później e, i w którymś momencie Anastazja w tej książce mówi mu, Olek, nie zamierzam zrywać znajomości z Niesiołowskim. E, także to jest rzecz, którą, którą prawdopodobnie wiele osób w historii musiało powiedzieć do kogoś w, w trakcie rozmowy. Mateusz, zakładam, że, że ci też musiałeś. No, tak, no, przynajmniej raz, jeżeli nie dwa, może nigdy, no, rzeczywiście, jeżeli chodzi o Kwaśniewskiego, no, bo jest trochę taka sytuacja, że ten pierwszy rozdział rzuca cień na resztę, nie, że jakby mhm. chciałoby się trochę pośmieszkować, że Kwaśniewski taki good kisser, ale generalnie średni ogier, pisze o tym Anastazja P., że to zawsze trwało krótko, że nie był za bardzo zainteresowany damską anatomią, że tak powiem, jakimiś rozmaitymi innymi działaniami skierowanymi i w stronę partnerki można by go zbesztać, że podobno nie korzystał z antykoncepcji i rozmaite jeszcze inne rzeczy, ale przez to, że nam ten rozdział na temat Kerna, prawdziwy czy nie, ustawia jakoś perspektywy, no to tak troszeczkę czujemy się z tym coraz bardziej, coraz bardziej niezręcznie. Oczywiście o Kwaśniewskim dowiemy się też tego, czego byśmy się domyślali, że od alkoholu i wtedy nie stronił i później przydarzą mu się rozmaite wpadki. Mnie trochę rozbawiło też Opisanie Kwaśniewskiego z jednej strony jako, bo tutaj Domaros rzeczywiście podkreśla, że to jeden z najinteligentniejszych polityków, że to facet, który ma horyzonty i że jakby erotycznie nie, ale jakby rozmowa z nim, spędzanie z nim czasu, jakaś przyjaźń powiedzmy, która się nawiązała, to jest spora przyjemność, ale z drugiej strony ten Aleksander Kwaśniewski jest tutaj takim trochę takim kabotyno, kołtunem, bo udaje, że zna francuski. Oczywiście Domaros też, też udaje, jak już teraz wiemy. I tylko odpowiada jakimiś takimi krótkimi zwrocikami albo, nie wiem, wysyłają sobie liściki i prezenty z jakimiś adnotacjami po francusku. Więc Olek, co, co, co mu się tam przypomniało, co, czego się dowiedział, co sprawdził, to, to wypisał, ale tak to utrzymywał, że posługuje się językiem moliera, jak mm. kilka razy tutaj pada, tak? Bo to nie jest po prostu to nie jest po prostu francuski. I oczywiście o tym, jakie były reakcje na to wszystko, to jeszcze, jeszcze powiemy, ale no, podobno Kwaśniewski był postacią, która bardzo chętnie się po prostu otacza młodymi, atrakcyjnymi dziewczynami, i że jest przez nie adorowany, że być może nie ma jakichś specjalnych, sypialnianych skillsów, natomiast przyciąga te kobiety i bardzo lubi ich towarzystwo, co oczywiście, no, jest w stanie zmieścić się nam w głowie, niezależnie od tego, że dzielimy tutaj pewne rzeczy przez dwa, trzy. Tak, no to przejdźmy do kolejnego rozdziału. Kolejny rozdział I to, jest, to... to jest na pewno prawdziwy <gulia> rozdział, chciałem podkreślić. <gulia> to jest. Podkreślić. <gulia> to jest um, co, co możemy powiedzieć? No jest to rozdział u Leszku Millerze. Dlatego, że Anastazja stwierdziła, że przez Kwaśniewskiego poznała wszystkich czerwonych. No i tutaj szczególnie <gulia> zauroczył ją Leszek Miller. Nie dziwi. No kogo nie zauroczył Leszek Miller? W, mm -hmm. jakby, kto nie był na tym etapie kiedy? No, jest, każdy, każdy, każdy młody chłopiec po prostu był na takim etapie, że że albo Janusz Korwin-Mikke go zauroczył w podstawówce, albo Leszek Właściwie Miller. Właściwie pierwsze nie takie wiem. doświadczenia erotyczne w większości młodych polskich chłopców to albo Janusz Korwin-Mikke, albo Leszek Miller. No tak. Tak, no, tak. tak. O tak. tym się nie mówi, ale my tak. państwu mówimy. Um, I tutaj pisze o nim Anastazja w ten sposób. Nigdy nie widziałam go zdenerwowanego, nawet w sytuacjach, kiedy powinien być wprowadzany z równowagi. Stop, koniec cytatu. Rzeczywiście! Pamiętasz, jak się Miller rozwalił helikopterem? I jak go tam wieźli na tym wózku i tak dalej? Kamien, stoicki facet, nie? Kamien, z człowieku. Ja bym tutaj umierał ze strachu, nie? A tu proszę, Leszek Miller. Na spokojnie, proszę bardzo. Helikopter się zje. Ech, huj. Um, dalej cytuję Anastazję. Wtedy, kiedy całą hordą naskoczyli na niego w Sejmie, w sprawie tych moskiewskich pieniędzy, pół godziny. A nieważne to, o co chodzi z tymi pieniędzmi. Pół godziny potem w restauracji, zachowywał się naturalnie, swobodnie, sypał wspaniałymi opowieściami, był elokwentny. Jest inteligentny. Rozmowa z nim to duża przyjemność. Fascynował mnie, bo od razu się widziało, że Miller jest tą osobą w klubie SLD, która wystawiona jest na odbieranie wszystkich ciosów spadających na klub. E, i, i, I to wszystko jest rzekomo za jego zgodą. you <laughs> Podobno był znakomity w łóżku. W zdaniem Anastazji P. był znakomity w łóżku. To nie jest nasza opinia, to jest opinia Anastazji P., że był świetny w łóżku. Po wszystkim, tutaj cytuję Anastazję dalej, przytuliliśmy się do siebie i rozmawialiśmy o polityce. Zapaliłam papierosa, on nie pali. Leszek rozwijał temat mojej agentury twierdząc, to, że mi odpowiadasz jako kochanka, można uznać za dowód, że na 99% jesteś tym agentem Jola 2. Mówił to serio, tak mi się wydaje. Potem głaskał mnie po włosach, mrucząc. Jola 2 chodzi o drugą. To jest odniesienie do antykwarytów. Kaśniewski, tak. Um, um, no, i tak, no, to, to, ten, ten romans um, um, Anastazja P. uznała za, um, za, za udany. Miller był delikatny, szarmancki. To w ogóle porównuje go do, do, do Aleksandra Kwaśniewskiego. Um, no co, co można powiedzieć? No, no. Za, czy, czy ktoś jest zaskoczony w ogóle? <grym> tak. E, tak z jednej strony można by powiedzieć, że tak, bo Leszek Miller to jednak m, tak na poziomie jakichś takich wypowiedzi publicznych taka, no stara jednak męska twarda szkoła, no zwykle oczywiście sarkazm, inteligencja na pewno też, e, ale również te wszystkie tam, że mężczy, mężczyznę poznaje się po tym bleble. Ble. E, natomiast e, tak i, i będzie dużo hipotez, my też je przytoczymy. Dotyczących tego, kto zlecił napisanie tej książki, albo kto wysłał Anastazję P do Sejmu, myślę, że najbardziej prawdopodobną hipotezą jest to, że Leszek Miller po prostu sprowokował powstanie tej książki, bo jest doskonale po prostu sportretowany, jest opisywany w samych superlatywach i jako człowiek, i jako człowiek kochanek. Jest tutaj absolutnie jeszcze jest zestawiony z Kwaśniewskim i to zestawienie go jednak. Kwaśniewskiego dyskredytuje. Więc tak, no tutaj absolutnie Leszek Miller, zresztą Leszek Miller, jak będziemy potem mówić, tutaj nie będzie odżegnywał, nie będzie się wycofywał, ale o tym też później. Leszek Miller sportretowany bardzo, bardzo pozytywnie. Czego nie można powiedzieć o Stefanie Niesiołowskim, tak, którego Anastazja P. nazywa tutaj chrząszczem, a dlaczego, cytuję, miał tylko dwa garnitury, które nosił na zmianę. Jeden przebłyskiwał zielonkawo, drugi niebieskawo, oba były świecone. I tutaj już niemiła uwaga strasznie mu śmierdziało z gęby na pół metra. Jak to uchrząszcza? Jak to uchrząszcza? Tak, no, chrzeszcze to są straszne fleje. A jak doszło w ogóle do tego, do tego spotkania, do nawiązania znajomości? Niesiełowski zadzwonił do Anastazji P, gdy Nie wydrukowało taki fotomontaż. No, tygodnik nie i w ogóle, wiesz, rejestry satyry. Nie wydrukowało fotomontaż, na którym Stefan Niesiełowski stoi obok kobiety w stroju piłkarskim i ma ogromny. Wzwód. I Niesiełowski zastanawiał się, co zrobić z tym faktem. Anastazja Pest stwierdziła, że nie, raczej nie, po, nie pozywać, ewentualnie zadzwonić ze sprostowaniem, że ten zwód jest za mały, więc tak, tak tutaj się wszyscy bawią, prawda? Tak. Ja widziałem to zdjęcie, w, jak, jak byłem w hipotece. Żałuję, że nie, że, że nie sfotografowałem te, te, tego fotomontażu. Chociaż kto wie, czy to był fotomontaż? Nie mnie. No tak, no, no tam, tam radził się Anastazji, co ma z tym zrobić, no i, i, i że. Anastasia powiedziała, że trzeba było, tam, trzeba było napisać prostowanie, że w rzeczywistości rozmiary są większe, więc no weszła w ten flirt. Mimo, że te dwa świecące garnitury, to weszła w ten flirt. Ehm, e, <grywki> Najbardziej zabawną rzeczą w tym rozdziale, moim zdaniem, to jest coś, co sprawiło, że musiałem na chwilę odłożyć książkę, jest to, że Stefan Niesiełowski. I te, te, te znajomość z Niesiełowskim przecież tam bardzo krytykował Kwaśniewski, jak pamiętamy, tak w poprzednim rozdziale. Znaczy dwa, dwa rozdziały temu. Ale Stefan Niesiełowski miał zaproponować e, Anastazji, tak zwany różowy trójkąt. Jaki różowy trójkąt? Nie zrozumiałam. Tu już cytuję książkę. No, Kwaśniewski, ty i ja. Stefan Niesiełowski ma zaproponować to. Mhm. E, i teraz po pierwsze, no po pierwsze tak, no Stefan Niesiołowski proponuje trójkąt z Kwaśniewskim komukolwiek. To, jest, to, jest, to brzmi jak taki fanfic z tego, jak się nazywa ta strona z fanfikami, taka, że, że, to, że tam. W, sensie w ogóle ta książka czasami brzmi jak fanfic? niezależnie od tego, no. czy to jest prawdziwe, czy nie, no ale jak czytam, że Niesiołowski proponuje trójkąt z Kwaśniewskim, to myślę sobie, że, że to trio mogło być po prostu jakimś takim, jeszcze już fantazją rzeczywiście, nie? Że, albo, albo nasze rozmowy na Messengerze. Tak, Wattpad, o Łatpat się nazywa ta strona z, mm. z fanfikami. I to po pierwsze. A po drugie, jak różowy trójkąt, no to znaczy, że co, Niesiełowski był tu białą farbą tam? W sensie, że. No tak, jest biały, czerwień, czerwień i biel. No tak, że Czerwieni biela. ok, ok. Tak. okej. Okay. Problem polega na tym, że różowy trójkąt, niestety, ma jeszcze inne znaczenie no, w kontekście tak. II wojny światowej oczywiście. Tak. A więc. Mm. Mm. Dobra. Niemniej yy, tak, no. Yy, Stefan Niesiełowski yy, jest określony w tej książce jako psychopatyczny erotoman. Każdy temat kończy się na seksie. Tutaj też jest podanych kilka jego takich wypowiedzi publicznych, które, które, które miałyby wskazać na to, że jest, że jest hipokrytą. Tak? Na przykład, że tam krytykował wyświetlanie w polskiej telewizji filmu erotycznego Emanuel z jednej strony, a z drugiej strony no, takie rzeczy robi po prostu walkowie, i tutaj zdradza żonę i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jest, też, jest też tutaj podany, przywołany dialog. Pomiędzy Anastazją i, i Niesiełowskim na temat, na temat aborcji. No, aborcja była wtedy głośnym tematem, dlatego że no, byliśmy tuż przed tym, jak aborcji zakazano tak? I, i jak został wprowadzony tak zwany kompromis aborcyjny, który w istocie był, 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 był zakazem aborcji. Siedzieliśmy w barku za kratą, zadałam mu spokojne pytanie: Jaki sens ma ustawa, kiedy coraz powszechniejsza staje się francuska pigułka, która roni ciąże i po problemie? Doniesiełowski odpowiada: Tak, ale w Polsce jej legalnie nie ma. Ja ją będę przewozić, stwierdziłam. Stefan zareplikował. Jak tak, to ja będę ci na granicy wszystko przeszukiwał, łącznie z ginekologiczną kontrolą. To go chyba I tu jest komentarz Anastazji, to go chyba najbardziej rajcowało. I dalej leci dialog. Jesteś pieprzonym hipokrytą, powiedziałem. Wtedy się zdenerwowałem. Zapytałam, a co będzie, jeśli zajdę w ciążę z tobą? Będziemy uważać. Ale uważasz, nie może na 100%. Jak zajdę to, co zrobisz, to będę wychowywał, odważnie powiedział pan poseł. No i tam dalej ona mówi, że usunęłaby te ciąże i tak dalej. Wyzwali się wzajemnie od hipokrytów i tam pożegnali się. Na tym etapie książki uważny czytelnik zauważy, że osoby. Z pewnych frakcji politycznych są opisywane troszeczkę pozytywnie niż postaci związane z innymi frakcjami politycznymi. I to oczywiście to nie są wszystkie romansy Anastazji P, dlatego że tam się dostaje z grubsza wszystkim frakcjom, no ale też trzeba powiedzieć, że Rozdział o, o, o Kernie czy, czy, czy rozdział o Niesiołowskim to jest zdecydowanie większy mm, kryzys wizerunkowy niż rozdział o Kwaśniewskim czy o Milerze Kwaśniewskiemu i Millerowi za to, co tam się wtedy wydarzyło, groziły konsekwencje prywatne, tak? Jakby co najwyżej. że osoby z najbliższego otoczenia byłyby bardzo zdenerwowane, tak? Natomiast tutaj Niesiełowski w ogóle. Kerna pomijam, tak? To jest oczywista sprawa, tak? Ale Niesiełowski to w ogóle wychodzi na jakieś psychola, hipokryte i tak dalej, i tak dalej. No i tak, no, jest to łatwo zauważalne w tej książce, co też. Później dawało pewien oręż. Do rąk, krytykom postaci Marzenna Domarańcza. Tak, no zdecydowanie, gdybyśmy mieli obstawiać, no Stefan Niesiełowski nie zlecił napisania tej książki. To Chyba cały czas wygrywa tutaj Leszek Miller. Leszek to... To perwersyjny nagrania. Tak, tak, tak. tak, tak. Być może. Oczywiście to jest wszystko żart. Ja nie chcę z, z Leszkiem Millerem spotkać się w sądzie. To po prostu erystycznie bym mnie zabił. Byłbym zbyt przy okazji, oczywiście, jeszcze taki onieśmielony. No tak. Tak, 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 tak. No tutaj to przetykanie tych fragmentów, tak? Te, te cytaty, które się tutaj pojawiają, bo tutaj się pojawia dosyć misterna konstrukcja, tak? Nie się opowiada o tym, że o, tu tu ja mam pałę bibi bibi, bi. a tutaj właśnie jakaś jego wypowiedź na tematy e, obyczajowe. Zresztą jak sobie prześledzimy e, późniejszą karierę Stefana Niesiołowskiego, jak sobie zostawimy e, tych pornogrubasów, czyli to określenie, e, które ukuł i potem pomyślimy o tym, jak się skończyła ta kariera Stefana Niesiołowskiego, ostatecznie polityczna no to coś może być, jeżeli chodzi o hipokryzję, natomiast prawdziwości tego, co pada w książce do Marus, no, nie jesteśmy w stanie absolutnie tutaj zweryfikować. No a propos tego, że ta książka jest Porozpychana. No to nie jest tak, że mamy, nie wiem, 15 rozdziałów i każdy dotyczy innego polityka. Jest kilka osób faktycznie wymienionych z imienia i nazwiska, i oni są bohaterami poszczególnych rozdziałów, o nich mówiliśmy. Część jednak tutaj tego tej klasy politycznej jest powrzucana do, do worka. tak? Jest mowa na przykład o PSL-u. Tutaj cytat: posłowie z PSL lubią trzy rzeczy: pić, pieprzyć i bić się. no Jakbym czytał o podcasteksie, jak sobie popiją, to stają się agresywni. <grystanie> Oni nie przyjmują do wiadomości słowa nie, to my tak. Rozumiem, dlaczego ta słynna Danuta Gie wyskoczyła nago przez okno z hotelu posolskiego, napastowana przez byłego posła Michała Górskiego. No, no nie brzmi to jak jakaś fantastyczna sytuacja. Ta sytuacja rzeczywiście miała miejsce, chociaż szczegóły się tutaj różnią w zależności od źródła, bo Żelichowski z PSL-u po latach mówił, że to była pijana pracownica jednej z partii, nie mówi o tym, że, że PSL-u, która pomyliła okno z drzwiami i miała szczęście, że trwał wtedy remont i stały rusztowania. Dzięki temu nic się jej nie stało. Z kolei Jacek Piechota z SLD mówił o tym, że w sejmie kontraktowym na początku wszyscy patrzyli na siebie wil wilkiem, ale w połowie kadencji byliśmy już zaprzyjaźnieni. <laughs> to jest w ogóle definicja przyjaźni, nie? woda i, i jakieś tam po prostu e, seks skandale i nic dziwnego bo był to okres szalonych imprez ludowcy w hotelowych pokojach organizowali huczne przyjęcia z udziałem pani lekkich obyczajów podczas jednej z takich imprez pewna pani półnaga wypadła z okna no tu znowu dwie różne wersje cholera wie ale oczywiście na sytuację zareagował tygodnik nie no, po prostu doskonały materiał taki powiedzmy że fotoreportażowy i tam że Rzekomą poszkodowaną, widzimy w Gipcie. No, w, w dwóch Gipsach. W, w dwóch Gipsach, tak. Jest bardzo, bardzo tutaj poszkodowana i, i nieszczęśliwa, ale no, jednak nie. No, oni przodowali, jeżeli chodzi o jakieś inscenizacje rozmaitych sytuacji, o których jeszcze będziemy mówić w kontekście Urbana i Anastazji P., więc no, trudno traktować poważnie tego typu. Archiwalny materiał, no ale w każdym razie jakaś sytuacja z osobą, która wypada z okna, czy to spada na rusztowanie, czy, czy gdzieś niżej e, była, więc to pokazuje jednak skalę e, no, zabawy i odpierdolki, która się tam dokonywała w tamtym czasie. Tak, swoją drogą pomyślałem sobie, że gdyby wtedy istniały smartfony, to. No bo dzisiaj takich imprez pewnie po prostu nie ma w Sejmie, dlatego że zbyt łatwo jest coś zarejestrować. Nawet dyktafonem, ale też na wideo po prostu, w wysokiej rozdzielczości, tak. Ale jestem. Przekonany, że gdzieś w Polsce jest taśma VHS, na której są zarejestrowane imprezy z tamtych lat w hotelu sejmowym. Idę o zakład, że gdzieś jest jakaś taka taśma, która po prostu nie została nigdy wykorzystana przeciwko komuś, bo ktoś pewnie został spłacony mm -hmm. czy coś tam, że, że to, się, to, się, to się wydarzyło. E, tak, no tutaj Anastazja e, jest takie znane zdanie z tej książki. ona było często cytowane w różnych opracowaniach i artykułach związanych z, z pamiętnikiem Anastazji P. Każdą najbrzydszą babę wystarczyło. Byłoby wpuścić do Sejmu na 24 godziny, a wyleczono by ją tam z kompleksów do końca życia. Taka jest tam atmosfera, że właściwie wszystko, co nie jest mężczyzną, jest do przewalenia. E, więc tak, no to są, to, to są mocne słowa, e, ale też na przykład, o, znaczy ona nie kończy na name droppingu generalnie w tej książce, dlatego, że narzuca rzuca tutaj bardzo wiele postaci jeszcze. Na jest Donald Tusk, wówczas e, e, relatywnie jeszcze młody, chociaż on cały czas jest młody, przecież on cały czas joggingu uprawia i tak dalej, jest młodszy ode mnie tak naprawdę. E, poseł Kongresu Liberalno-Demokratycznego e, i pisze o nim Anastazja w ten sposób. Donka Tuska widziałam kiedyś w krótkich spodenkach. Było mu w tym do twarzy. Jego żona ponoć wystąpiła kiedyś z pozem rozwodowym, opowiadano całe historię o jego przygodach i pociągu do płci pięknej. Natomiast prawda jest taka, że on się, się specjalnie nie udziela. Przynajmniej ja nie zauważyłam, żeby kręcił się koło jakiejś dupeńki. To jest na pewno słowo, którego użyłaby kobieta, pisząc, pamiętali tak. swój. Um, więc, więc tak, tutaj. To, to jest, taki, jest dużo takiego randomowego na tak? Przepraszam, za anglicyzm, ale, ale nie ma to jakiegoś zgrabnego odpowiednika. Lech Kaczyński pocałował mnie w rękę, pisze Anastazja. Tydzień jej nie myłam. Hm? Krzysztof Ibisz, takie młode stworzonko z Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, rżnie wszystko, co ma dwie nogi. Spędza tym sens. powiek Tadzia Piwowara, kierownika sekretariatu partii. Tadzio dba o jego morale. Więc no, tak, to są wszystko rzeczy, które, które, które padają w tej książce. Jest też Wsmianka o jednym z bohaterów yy, yy, który, yy, poprzednich odcinków pod yy, Mianowicie cytuję: Ważnym składnikiem kuluarów sejmowych jest też Towarzystwo Adelacji Tom Lisa. Składa się z kilku dziennikareczek. Ilekroć Tomek Lis przedł korytarzem e, sejmowym. Tylekroć towarzyszyło mu pięć, sześć panienek, małych, zakompleksionych. E, były w tym towarzystwie Monika Olejnik i Agnieszka Sowa. Tomak Listo, dobry dziennikarz, ale strasznie zadufany w sobie i przeświadczony o własnej magnetycznej męskiej sile. Hmm. E, no... Hmm. Hmm. Tak, to jest dużo takich rzeczy, które są już wręcz dziwne. Na przykład z Jacka Kuronia wychodzi stupkarz. I nie będę tutaj cytował tego, co to się dzieje, ale, ale tak jest. U uwierzcie nam. Zresztą ta książka jest w internecie dostępna za, za darmo. Tak? Tekst tej książki, więc nie polecamy piractwa, ale w sumie nie ma jej już oficjalnie w dystrybucji, więc co zrobić? Józef Oleks, jak wspomniałeś, tak, rzeczywiście był. Nie spała z nim, ale z świetnym mówcą i niezwykle inteligentny tym gościem, co jakoś tam dziwnie koresponduje z tymi historiami o tym, że Józef Oleksy absolutnie, jako jedna osoba w towarzystwie, od razu poszła w tę w w wersję, że to jest Potocka i że o Jezus Maria, w tak, Jezu, kompromitacja Lewicy po prostu. Gość usłyszał o tym, że, że ktoś ma wiesz, arystokratyczny pochodzę, o Jezu, ja chcę tam jeździć, tak. my to tam, no, my tam mieliśmy inny pomysł, ale to w sumie jest bardzo, bardzo kuszące. Disney, Disney. Ale też widać że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, że, że książka została ostatecznie napisana przez mężczyzn to, ja tutaj nie będę wymieniał nazwiska tej posłanki, bo to było bardzo niemiłe, ale tutaj jest właśnie mowa o tym, że przy odpowiedniej ilości alkoholu nawet ona miałaby szansę w kontekście tego, jakie tam rozpasanie seksualne panuje. Ja oczywiście nie znam stosunku Marzeny do Maros do innych kobiet. Są kobiety, które nie lubią innych kobiet, są ludzie, którzy lelelele, no jakby są różne podejścia, ale to, to ewidentnie jest taki trend, On stwierdził, a moim zdaniem brzydka baba strasznie, więc ja to tutaj, ja to tutaj dam, żeby... żeby było. No tak, Jacek, Jacek Kuroń zostaje sportretowany tak sobie. Co mamy na końcu? Na końcu mamy właściwie rzeczy, o których już gdzieś tam wspominaliśmy. Anastazja P., a właściwie Marzena Domaros mówi wprost o tym, że ta, że ta fama po Sejmie poszła, że udało się jej tak naprawdę stworzyć jakąś tożsamość, że Andrzej Potocki no, jakoś tam jej pomógł, chcąc, nie chcąc, nazywając ją kuzyneczką, jest mowa o Leksym, w kontekście tej imprezy w Walewicy. Józef Oleksy był pod cholernym wrażeniem, ledwie w majtki się nie, po, nie posiusiał, a nie jest to głupi facet, więc okej, okay, no powiedzmy, że roztaczała jakiś tam e, czar. No i na końcu mamy jakiś bardzo w ogóle niejasny rozdział, no właśnie trochę, trochę bełkotliwy, tak, tak to określiła Nowakowska zresztą w tym tekście z Gazeta.pl dotyczący e, Urzędu Ochrony Państwa, tak, bo... Tam pojawiają się wyraźne sugestie, że zaczyna się, że agenci łopu zaczynają się kręcić wokół Domaros, że tutaj jakieś wynajęte mieszkanie, że tu gdzieś się przechowują i przesłuchują tak naprawdę. Tu jej pomagają w jakichś sytuacjach, nie wiem, chronią, a z drugiej strony oskarżają. Za cholerę nie wiadomo o co chodzi, natomiast oczywiście w kontekście jakichś takich podejrzeń dotyczących erotycznych immunitetów, to ten rozdział może pełnić funkcję jakiegoś takiego dupochronu. Na zasadzie ja nikogo z ułopu nie znałam wcześniej, w sensie ja nie byłam przez nikogo z Urzędu Ochrony Państwa podstawiona. Oni się pojawili później i ja też chronologicznie o tym, o tym piszę, więc no kto wie, książkę zamyka tak naprawdę zdjęcie Anastazji Potockiej, a więc wiemy już z kim mieliśmy do czynienia, cóż to za postać, ten czar w sejmowych kuluarach. Roztaczała. Tak to się kończy. No jest to książka rzeczywiście krótka. Czy zachęcamy, czy nie zachęcamy, to jest inna sprawa. Można, można bardzo łatwo sobie ten tekst i bardzo szybko przyswoić. To zdjęcie, o którym wspomniałeś, swoje jest bardzo dziwne. To jest... Książka w ogóle kończy się tam serią zdjęć różnych polityków wraz z komentarzami tam Marzeny Domaros i, i, i na, tym, na tej fotce na końcu ona ma na sobie jakąś taką miniówę chyba i, i pokazuje z jednej strony nogi, tak, a z drugiej strony strony, ta kolana słynne pokazuje, co Skoczylas tak opisywał, mm -hmm. a z drugiej strony ma na głowie jakąś taką czarną chustę, wygląda jakby z pogrzebu właśnie wróciła, nie? Nie wiem, czy, no, no nie jakby ta chusta przysłania jakimś takimi jej dekolt, więc nie wiem, ja, jakie wrażenie miało zrobić to zdjęcie, tak? W sensie, że z jednej strony właśnie mamy jakąś taką bombę która, która, która poluje na mężczyzn z i tak dalej, i tak dalej, I, 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 a, a z drugiej jakaś taka fotka, która, która, która w ogóle nie, nie, nie kojarzy się ze słowami erotyczne immunitety, tak? Czy znaczy, to trochę wygląda, wiesz co, sorry, jak te zdjęcia z nie, co to znaczy to wygląda jak jakieś jajca, nie? na zasadzie, mm -hmm. weź to zarzuć szybko, coś tam i ty będziesz tutaj żartobliwą postacią z tego materiału. To, to wszystko tak. wygląda po prostu jak inscenizacja. Tak, w drugiej książce, która nazywała się Anastazja P. raz jeszcze, ona też się kończy zdjęciami, to już jest kilka zdjęć Anastazji i one są już erotyczne. Mm -hmm. Tak, ona tam w wannie, nie wiem... Siedzi, z, rozkraczona, na, brzydko mówiąc, na, na, na kanapie, i tak dalej. Natomiast tutaj to jest jakiś jakoś taki dziwny wybór. Niemniej tak, no, przejdźmy może do, do reakcji na, na, na pamięci Anastazji P., dlatego, że e, no, nastąpiło, e, nastąpiła gigantyczna inba. To jest co ciekawe, ta, o tej imbie. Ta inba nie jest dzisiaj jakoś specjalnie pamiętana. W sensie w ogóle ta książka, wydaje mi się, jest trochę zapomniana. Raz na jakiś czas media wracają do tego. Ale chyba. Dość, dość, dosyć niechętnie, I, i tak naprawdę, jak rozmawiałem przed nagraniem tego odcinka o Anastazji P z różnymi osobami, które nawet pamiętały lata 90., to, to Anastazji. Albo nie pamiętały, albo była jakaś taka reakcja: A, okej, okay, mhm. było z takiego, rzeczywiście, nie? No i trzeba powiedzieć tak, że ta inba trwała krótko, mimo że pewne rzeczy związane z pozwami tam jeszcze się ciągnęły przez, przez ileś lat i, i nazwisko Marzenne Domaros wracało jeszcze później w różnych kontekstach, to jednak to jest dość mocno zapomniana postać. Być może prasa, niezbyt, znaczy media niezbyt chętnie się do tego odnosi, dlatego że jak sama Domaros stwierdziła, w wywiadzie udzielonym Monice Olejnik, tej, tej, tej samej Monice Olejnik, która należała do fan klubu Tomka Lisa, rzekomo. W 1992 roku Monika Olejnik rozmawiała z nią i, i do Mara powiedziała tak. Sławę zapewnili mi dziennikarze. Sądziłam, że zainteresują się mną wyłącznie nie i skandale, tymczasem po wywiadzie w telewizyjnej panoramie jestem rozpoznawana na ulicy. Poza tym spełniło się moje największe marzenie. Dzięki uzdolnionemu operatorowi telewizyjnemu stałam się właścicielką wspaniałych nóg. Żeby nie, bur żeby nie burzyć mitu, zaczęłam nosić spod nie. No i faktycznie do, do, do było tak, że. że media się bardzo mocno zainteresowały tym wszystkim, więc tak jak powiedziałem na początku, to nie było tak, że, że to był taki stricte tabloidowy temat, zresztą no, tabloidy w takim współczesnym znaczeniu, no, istniał jeden, tak, funkcjonował sobie Super Express, ale, ale też chyba to nie był Super Express tak agresywny, jak jest, jak jest dziś, no nie było jeszcze faktu i tak dalej, więc to nie było tak, że tylko i wyłącznie jakieś takie w cudzysłowie śmieciowe media zainteresowały się Anastazją, no ale właśnie tak, tak jak wspomina Domaros, no zainteresowały się panorama, tak, i, i y, miliony Polaków w, w publicznej telewizji, w jednym z niewielu dostępnych w ogóle kanałów w większości polskich domów, y, mogły obejrzeć, zobaczyć, kim jest Domaros i, i, i co zrobiła, i to na pewno bardzo mocno nakręciło sprzedaż książki. Tak, no, przy czym trzeba zaznaczyć, że te reakcje polityków, no, w zależności oczywiście od, od frakcji, bardzo często one były zróżnicowane. Chrzanowski, czyli ówczesny marszałek Sejmu, powiedział w kontekście Kerna, że to jest relacja osoby, mówimy o relacji, którą znajdziemy w książce Domaros, relacja osoby szczególnego autoramentu, gdyby to miało decydować, to byłoby państwo w niebezpieczeństwie, tak? Z kolei Andrzej Niewielski z prokuratury sugerował, że Domaros jest nie do końca zrównoważona, to znaczy, że zmaga się z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, czyli niekoniecznie jest oszustką, która tutaj działała cynicznie, tylko no nie wiem, może jakaś kwestia mitomanii, więc no no jakby sporo, sporo jest z tych relacji. Rólewski z Solidarności mówił o tym, że to zainteresowanie książką jest no nadmierne i, i, i niezdrowe. Tak, żyjemy w państwie, w którym nie istnieją normy prawne, powiedział, tworzy się bohatera, który wyrasta na zasadzie łamania prawa, a z kolei Jacek Soska z PSL mówił o tym, że no nie należy cenzurować tutaj do Maros, tylko dbać o własne morale. Mówił, musimy dostosować się do reguł gry w kraju kapitalistycznym, w kraju prawdziwej demokracji, nie Zamkniemy ust, tak to skomentował. Więc no, widać jakieś takie kompletne rozmycie. No, jest to absolutnie nowa sytuacja. Skandale, powiedzmy, polityczne, jakieś takie zakulisowe zagrywki, to owszem, to już przez te tam kilka lat powiedzmy, że sobie sprawdziliśmy w, tej, w tym nowym takim demokratycznym państwie, ale taka akcja medialna związana z seksikiem przecież, tak? To, to jest skandal o, o podłożu erotycznym, to było coś absolutnie wtedy nowego. Tak, i to, to jest też, no to bardzo to jest ciekawe, że z jednej strony komentatorzy e, no, zdawali sobie sprawę z tego, że no tak teraz będzie i oto mamy przykład tego, do czego weszliśmy. Także jakby całe szczęście, że, że, że poprzedni ustrój się skończył, no ale teraz mamy nowe wyzwania przed nami tym wyzwaniem jest na przykład pilnowanie się, żeby może lepiej pewnych, pewnych rzeczy nie robić. I nawet znaczy posłowie prawicy, czy, 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 czy posłowie, nie wiem, z, z PSL-u wypowiadali się w taki sposób, że a, no z jednej strony słabo coś takiego wyszło, ale z drugiej strony jak sobie wyobrażamy, żeby coś takiego ograniczyć w przyszłości, tak? no, no, nie, ma, nie ma takiej możliwości i wspomniany przy Ciebie poseł, marszałek przepraszam, nie poseł Chrzanowski w pewnym momencie bardzo go poniosło i nazwał tę książkę paszkwilem opartym na relacjach prostytutki. Za co Domaros chyba tutaj za sprawą Jerzego Urbana, tak mi się wydaje, e, dlatego że Jerzy Urban, w, znaczy nie opisało tę wypowiedź i, i pokłóciło się z nią, no bo Domaros pracownicą seksualną nie była, tak? Ona miała romansę. ale. Ten, mm. Za co Domaros go e, chrzanowskiego pozwała? Nie znalazłem informacji dotyczącej tego, jak się to wszystko skończyło, jak się ten pozow skończył, e, no ale wyobrałem sobie, że, że, że wygrała, tak? No bo, no bo wiesz, nie? E, przynajmniej dzisiaj by pewnie wygrała, no bo użył niewłaściwego słowa, pewnie jakoś tam. jakoś w emocjach. Jeśli ktoś wie, jak się skończył, skoń, skończyła sprawa Doma Rozkrzanowski, to, to to bardzo prosimy o, 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 o informację. To co, to, to przejdźmy może przez, przez kolejne osoby dramatu. No Zaczniemy mhm. od, od, od Andrzeja Kerna. Andrzej Kern oczywiście e, zaprzeczył wszystkiemu, przy czym zaprzeczył w taki sposób. E, no, no, po, po, po prostu powiem, co, co powiedział. Choć jak każdy mężczyzna noszę przy sobie narzędzie gwałtu, nikogo nie zgwałciłem. E, no tak, to jest cytat przywołany przez Patryka Peskota w książce Przekręt: Największy kanciarze Perelu

Jak to nazwał Patryk Pesko? Rzeczywiście jest to mało elegancka wypowiedź. Zgadzam się z tym, muszę powiedzieć. Natomiast, no tak, no to nie ma faktu, że wszystkiemu wszystkiemu zaprzeczył. Początkowo Andrzej Kern mówił, że planuje poz, po, po, pozwanie marzenne do Maros. Tutaj cytuję kolejną jego wypowiedź. W związku z ukazaniem się książki autorstwa Anastazji P i dotychczasowymi relacjami części prasy na ten temat, stwierdzam, że jestem przedmiotem. Wyjątkowo werfejnowanej i ohydnej napaści. Rozmiar tej podłości przekracza wszelkie granice. A ci, którzy wymyślają, kolportują podobne brednie i oszczerstwa, zasługują na pogardę. W najbliższym czasie podejmę stosowne kroki zmierzające do obrony moich praw. Finalnie Andrzej Kern nie wystosował kroków, stwierdzając gdzieś tam, że nie będzie się tam do, do, do tego zniżał i tak dalej. Kern, w, powiedzmy w oczach prawicy ówczesnej i współczesnej również, był tutaj ofiarą pomówienia, i to. Ofiarą po raz, był ofiarą systemu po raz trzeci de facto, dlatego że, e, tak jak wspomniałeś wcześniej, była sprawa uprowadzenia e, jego córki Moniki, która, która była bardzo głośna. E, była sprawa, właśnie opisana w książce Marzenny Domaros, e, No i była jeszcze sprawa, o której nie wspomnieliśmy, czyli w, w stanie wojennym za działalność opozycyjną e, pobito z bardzo ciężkim skutkiem. No, skatowano właściwie syna e, Andrzeja Kerna z pierwszego małżeństwa. E, więc dla prawicy Andrzej Kern jest takim. Gościem z bardzo, właśnie, piękną kartą opozycyjną, który był szykanowany za tę te, za te działalność opozycyjną do końca życia, i to są też takie trzy gigantyczne ciosy, które zostały zostały w niego, w niego wymierzone. Tak, ja bym tutaj jeszcze przywołał dwie ważne rzeczy, bo cytowałeś książkę: Dlaczego kłamałaś, Anastazjo? martyszto Kwisz, tak? Tam Kern deklaruje, że tak, że myśli o, o pozwie, natomiast też cytowany Wcześniej Pleskot. No tutaj przywołuje punkt widzenia Kerna taki, że tak, on stwierdził, że ona nie zasługuje nawet na to, by wytoczyć jej proces, co oczywiście jest jakimś takim unikiem w, w sytuacjach, w których ktoś potencjalnie zostałby słusznie oskarżony o, o, o to, co opisała Anastazja P. No i tutaj też wspominany już Skoczylas i wspominany już wywiad z Rzeczpospolitej, myślę, że jest dosyć wymowny. Skoczylas mówił o tym, że. Domaros, jego zdaniem, często konfabulowała, to znaczy z namysłem odpowiadała na zadawane pytania, no i kłamca być może musi sobie ułożyć odpowiednią historię, natomiast ta konkretna sytuacja z Kernem była przez nią opisywana w bardzo płynny sposób z wieloma szczegółami. I skoczylas mówi też o tym, że nie dość, że Anastazja P no podpisała się jakoś tam pod tymi słowami w książce, to jeszcze wspominała o tym w wywiadzie. Powtórzyła ten zarzut, i zdaniem Skoczylasa: no to. Tak, w ogóle doświadczony prawnik powinien wiedzieć, że w takiej sytuacji ma wygraną w kieszeni, jeżeli jest niewinny. No a tak czy siak do tego procesu nie doszło. Tak jak mówiliśmy, my tutaj nie, nie rozsądzamy absolutnie, bo, bo nie wiemy, natomiast jest to, jest to dosyć, dosyć istotny punkt widzenia. Tak jak wspominałeś, no, kern został gdzieś tam politycznie zniszczony. Po tej książce już się nie odbudował i rzeczywiście jest, jest uznawany za ofiarę jakiegoś takiego po prostu postkomunistycznego systemu, który się mścił za tę ustawę o pozbawieniu majątku PZPR i został po prostu niesłusznie oskarżony, a tak naprawdę był prawdziwym mężem stanu, człowiekiem prawicy, człowiekiem szlachetnym. No, no, no musimy was zostawić z tym, co na ten temat wiemy. Tak, dodam, że to nie było tak, że to był całkowity koniec kariery jego politycznej, ale rzeczywiście nigdy nie wrócił na Nigdy na, na się na nie odbudował, nigdy tak. nie, nie wrócił na ten poziom oczywiście, tam bywał radny był i tak radny. dalej, ale to nie była, nie była ta skala, to już nie była tak <laughs> poważna Polityka, no to powiedzmy, że tutaj chwyćmy się lżejszych nieco spraw. Wraca Aleksander Kwaśniewski i wraca Leszek Miller, oni, je, zawsze, oni wracają. zawsze wracają i będą wracać i nas wszystkich przeżyją, to znaczy oczywiście życzymy, życzymy zdrowia, ale byłoby to dosyć dziwne. Znowu Marta Sztokwisz i znowu dlaczego kłamałaś Anastazja, ona tam wspomina o tym, że rozmawiała z Jolantą Kwaśniewską, no wtedy jeszcze przyszłą pierwszą damą i Jolanta Kwaśniewska, cytuję, zgodziła się na rozmowę bez większych oporów, kiedy późnym wieczorem zadzwoniłam do mieszkania państwa Kwaśniewskich, drzwi otworzyła młoda, ubrana sportowo, efektowna brunetka jest spokojna, zdaje się być... Zdaje się być, a, nie zdystansowana do tego, co zaledwie dwa dni wcześniej przeczytała o swoim mężu w pamiętnikach Anastazji P. Ale wcale nie jestem zdziwiona, że podczas naszego spotkania nie potrafi opanować drgania lewej powieki. W każdym razie Jolanta Kwaśniewska w tej bezpośredniej rozmowie zaprzecza, tak odpowiada na pytania o zamiłowanie męża do alkoholu, więc mówi o tym, że no, alkohol jest w domu, przecież na widoku, ale no, pijemy umiarkowanie, no tam winko do, jakiej, do jakiejś tam kolacji to naturalnie. Tutaj znowu cytat. A z książki dowiedziałam się, że mąż ma upodobanie do czystej z sokiem grejpfrutowym. Nigdy, krzyczy Jolanta Kwaśniewska, jeśli pije czystą, to do śledzia albo do mięs. Nie ma zwyczaju mieszać jej z sokiem. No rzeczywiście podejrzane, żeby akurat to ugrupowanie, prawda? Jakieś, jakieś drineczki, soczki, no nie, no nie tak. po to jest wódka, żeby, żeby ją tam zanieczyszczać. W to akurat wierzę w sensie tego śledzia i do, do mięs. To jest totalnie. To jest tak, przekonujące w każdym razie ze strony Jelanty właśnie e, e, pełne dementii, tak, tam odwołuje się do doniesień na temat jej statusu finansowego, na temat jej zarobków, że no tak, no był taki czas, oczywiście, że zarabiałam więcej od męża, mąż się tym nie przejmuje, mąż jest zajęty i w ogóle ona jest e, absolutnie, absolutnie spokojna. No, trudno oczekiwać, że Jolanta Kwaśniewska w tej sytuacji powiedziałaby tak, proszę wydrukować to, że mój mąż ruchał się z Anastazją P. i po prostu zawsze jakiś wianuszek młodych dziewczyn, które tam się przy, przy, lewicy, przy lewicy kręcą. Z kolei żona Leszka Millera, co jest jakieś takie dosyć smutne, nie chciała za bardzo rozmawiać. Sztokwisz pytała, czy fakty przywołane o mężu w pamiętnikach są dla pani aż tak bolesne, że nie chce ich pani na nowo rozpamiętywać. Właśnie dlatego... Ee, odpowiedziała Aleksandra Miller. No, sugerowałoby to, że tak, że tutaj nie będzie dementi, tylko tutaj jest niechęć do. Do, do komentarza, zresztą tak, Leszek Miller później w rozmowie ze lasem powie tylko, że no to już się nie można zabawić, to już tu od razu trzeba nie, opisywać, więc być może, być może tak było. Jeszcze w kwestii Kwaśniewskiego tutaj jest bardzo ważny trop, mianowicie te cukierki aneszkowe. To jest takie, mm -hmm. takie bardzo specyficzne, takie bardzo dziwne, że ktoś że je tyle tych cukierków aneszkowych, że sobie nie, nie wiem, czy kiedykolwiek jeden cukierki aneszkowe, no szczerze powiedziawszy. No? Są dostępne w sklepie tak. Tak, tak normalnie? Okej. Okay to kiedyś mi począstujesz. Zanim się będziemy całowali. To... Kupię ci z jeżeli patroni się zgodzą. Mm -hmm. e, tak, no tam jest mowa o tych cukierkach neszkowych i tutaj Jolanta Kwaśniewska mówi, nigdy Aleksander Kwaśniewski, mój mąż, nigdy nie jadł cukierków neszkowych. Co jest interesujące. Znaczy, z jednej strony oczywiście ona by to, o tym wiedziała, no bo jeśli pachniałby cukierkami neszkowymi, to jako jego małżonka pewnie by o tym wiedziała. Ale z drugiej strony jak nie wiem, wyobraź sobie, że ktoś ciebie pyta, czy, 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 czy twoja dziewczyna kiedykolwiek jadła cukierki neszkowe, bo pachnie cuk cukierkami cukierka, anyszkowymi, a ty mówisz taką nie, w ogóle to się, to się nie wydarzyło. To na pewno anyszkowe to nie w jej stylu, więc... <grym> Ta, ale wiesz co, może on nie jadał takich cukierków, ale może wydzielał taki zapach, zapach może to było... Może tak, to natura może, naturalny anysz. Tak, albo to były cukierki ślazowe z dzieci z Bulerben. No, no nie wiemy, no ten trop gastronomiczny coś nam tutaj niby mówi o tym wszystkim. Tak, tutaj są jeszcze wypowiedzi osób, które nie zostały wspomniane w książce. Na przykład jest poseł Jacek Madziarski, poseł, oświadczył, że czuje się dotknięty tą książką i wzburzony pominięciem go w pamiętniku Anastazji P., dlatego że, tutaj cytuję, sypiałem z nią wielokrotnie, wtedy była zadowolona, a teraz nie chce się przyznać. I... Stockfish za, za, zapytała o te, oczywiście to, oczywiście to była wypowiedź ironiczna, tak, to dodaję tylko, tak, w sensie, że tam chciał po prostu um, ośmieszyć całą tę sytuację, pewnie i, i rzucił coś takiego. E, Stockfish zapytała o te, o te wypowiedź żonę Mazierskiego, Annę Mazierską i ona rzuciła: Proszę pani, gdybym pani zobaczy, zobaczyła, wcale nie byłaby pani zdziwiona, że mąż mnie zdradził. E, z tego, jakby z tych dwóch opowiedzi wynika, że to jest chyba dość zabawowa para, jeśli chodzi o żarciochy i, i, i generalnie dystansi do wszystkiego, co, 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 co ich otacza, nie? Tak, tak, tak. Mówiliśmy o tym, że ten temat będzie, będzie jeszcze wracał. Kwaśniewski się do tego odniósł w 2017. W Radiu Z został zapytany, no bo czemu nie, po stulatach został zapytany po raz kolejny o, o, o pamiętnik Anastazji P., więc stwierdził, że tutaj prowadzący chce prowadzić seminarium historyczne, bo to jakby strasznie stara jakaś Taka historia. Książka z pewnością była częściowo prawdą, ale nieco podrasowaną. To był sejm dwudziestu kilku partii i nie tyle oddech wolności, co wręcz zachłyśnięcie się wolnością. No to, jakby z opisów tych imprez, tak, tak by wynikało, że parę osób się zachłysnęło. I dodał jeszcze Kwaśniewski w tej samej rozmowie, że ja oczywiście tę osobę znałem, ale do żadnych takich bardziej bliskich kontaktów nie doszło. Pamiętam tamtą atmosferę i coś tam się mogło wydarzyć. I to była prowokacja. Nie wiem, kto za nią stał i kto ją prowadził, ale wymierzona była w wielu. E, polityków, tak? Więc e, nie potwierdza nie zaprzecza, jednocześnie potwierdza i zaprzecza, jak to bardzo często z politykami bywa. No Niesiołowski też musiał się oczywiście do tego odnieść. Tutaj znowu Marta Sztokwisz. Nie czytałem tej książki i nie zamierzam czytać. Z grubsza mi mówiono mi, co jest o mnie. Tą panią się w ogóle nie interesuje. W każdym numerze nie jest coś na mój temat, łącznie z ilustracjami. <grym> to prawda akurat, że <grym> jednak bardzo chętnie po się sięgali. Mógłbym więc skierować niejedną sprawę do sądu, ale mam zasadę, że w ogóle z tego typu ludźmi, z Fomanką i oszustką, czy też z Urbanem nie dyskutuję. A Urban w sumie i oszust, i nimfoman, prawda? Więc Dokładnie. wszystkie te cnoty. A zatem i tym razem chyba nic nie będę robił, powiedział. Ale to nieprawda. No. To jest bardzo określona w ogóle grupa, grupy osób, z którymi nie, nie chcesz mieć nic wspólnego. Nimfomanki, oszustki i Jerzy Urban. I Jerzy Urban. To są, <laughs> Wszyscy inni git. Spoko, ale... ale no tak, i jeżeli chodzi w ogóle o te pozwy sądowe, tak? No tutaj ewidentnie mamy taką sytuację, że no... no Przyjmują milcząco lub dementują, ale nie, nie pozywają, raczej, nie? E, Stefan Niesiełowski był bardziej tutaj. W tym nieustępliwy. Mamy dwie wersje. tak? W zależności od źródeł jest mowa o tym, że Niesiełowski pozwał do Maros, albo że pozwał łódzką gazetę, która przedrukowała fragment książki. Niezależnie od tego, która z tych wersji jest prawdziwa, no to niesiełowski sprawę wygrał, więc jakoś tam to swoje dobre imię próbował oczyścić. No, oczywiście w przyszłości tam rozmaite seks aferki się, się pojawią, więc możemy się tylko zastanawiać, jaka była prawda, ale, ale warto to zaakcentować, że Siołowski był jedynym, tak po względem sądowym, zwycięzcą. No i jeszcze oczywiście Domaros, która pozywa za nazwanie jej prostytutką, tak? No to tutaj też się jej powiodło. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że początkowe takie reakcje na tę książkę wskazywałoby na to, że yy... Że, że, że media i że otoczenie polityków mówiło, że trzeba, że trzeba będzie generalnie zrobić jakiś taki pozew, niech wszyscy pod Maros, niech ona się po prostu ustra z tymi pozwami, niech ona po prostu nie, nie wypłaci się do końca życia, tak? I, i finalnie okazało się, że no, prawie nikt, nie? W sensie, że Tam się prawie nic mhm. nie wydarzyło w tym, w tym sensie. Jestem ciekaw, dlaczego, szczerze powiedziawszy. No bo, kurczę, nie? No, się, jakby... no, bo tak, no, 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 no wiesz, no, pierwsza reakcja to jest szok. Oczywiście, z tego co nam wiadomo, to o tym, że Potocka napisze książkę, już się mówiło w Sejmie, że już tak, ej, to chyba wyjdzie coś tam, więc będzie przypał. Ale pierwsza reakcja jest taka, wiesz, o kurwa, to gruchnęło. Absolutnie, to zaraz się skończy pozwem i tak dalej, i tak dalej. A potem jest jednak, no, zastanawianie się nad tym, czy rzeczywiście mam szansę, no bo czy. czy, czy czy to jest aż takie nadużycie? No myślę, że ten trop sądowy nam coś sugeruje na temat prawdziwości tych tez zawartych w pamiętniku. Tak. To jeszcze trzeba dodać, że Jerzy Skoczylas w 2018 roku powiedział, że, że on wie, że tezy dotyczące Kwaśniewskiego i Millera, w sensie te, te, te historie są, są prawdziwe. Cytuję, zaskoczę lasem. Aleksander Kwaśniewski afiszował się z Marzeną i był wtedy nawet dowcip, że co on dostaje na śniadanie od żony w pysk. Alezek Miller w prywatnej rozmowie ze mną nie wypierał się romansu, tylko robił mi wrzuty, że przez to, że spisałem opowieści Marzeny do Maros, człowiek nawet nie może spokojnie się zabawić. Odpowiedziałem mu, że nie należy sypiać z panienkami, które piszą pamiętniki, a on na to... A ma taką, taka wypisane na czole, że pisze pamiętnik? Więc... To, to, by by the way, to ostatnia, to jest bardzo Millerowska wypowiedź. To jest, to jest bardzo taka riposta w stylu leczka Millera, nie? Do, do dość mocno. I tego, w jaki sposób on, on żartuje. No i tak, no i były też wypowiedzi polityków, którzy tam powiedzmy nie byli aż tak mocno szkalowani. Zapytała Stockfish Donalda Tuska. Tusk powiedział, że do mojego opisu w książce odnoczę się bez większych emocji. Sam opis przy tym nie jest na tyle bulwersujący, żeby takie emocje prowokować. No ale tak, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że, że tej, Tusk był jednym z tych polityków, którzy byli potraktowani bardzo łagodnie. Marek Markiewicz, czyli, czyli ten poseł, który e, no, miał towarzyszyć e, Marzenie Domaros i, e, i, i Andrzejowi Karnowi tuż przed tym, jak Andrzej Karn zdaniem Anastazji P miał zrobić to, co zrobił. Marek Markiewicz powiedział, słyszałem, że zostałem w książce zniesławiony. Uważam, że w każdej sytuacji każdy powinien zachować klasę, a odnoszę wrażenie, że tutaj tę zasadę naruszono. I teraz... Nie dotarłem do innych wypowiedzi Marka Markiewicza. W sensie nie wiem, czy Marek Markiewicz uważa, że, że w ogóle ta cała historia z tym, z, tym, z tym pokojem hotelowym, ta cała Popijawa się nie wydarzyła. Czy, czy on się w ogóle jakkolwiek do tego odnosił? Ciężko powiedzieć. No, to byłoby kluczowe dla, 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 dla powiedzmy rozwikłania tej sprawy, tak? Próby rozwikłania, a, a, a jest to niemożliwe. Niemniej tak, no, wraz z tymi wypowiedziami od razu pojawiły się teorie dotyczące tego, no, kto mógł za tym stać, kto, mógł, kto, kto to mógł zrobić, kto nasłał Anastazję Peno, bo oczywiście ktoś się ktoś musiał nasłać, zdaniem wówczas komentujących. Dla przykładu, 20 grudnia 1992 roku dziennik ludowy zasugerował, no, taki, taki powiedzmy, zaskakujący trop, taki, taki, to był plot twist, gdyby się okazało, że rzeczywiście tak było. Mianowicie, cytuję, może więc tekst erotycznych immunitetów powstał na zamówienie Unii Demokratycznej, która w ten sposób po Stawała, prostawiała po kątach posłów z innych zagrażających jej ugrupowań. Są i tacy, którzy upatrują pomysłodawcy całej tej awantury w Januszu Korwinie Mikke. rozwikszona postać em, em, przywódcy Unii Polityki Realnej już raz zgotowała polskiej demokracji niezły paszet przy okazji uchwały o ujawnieniu agentów SB, więc kto wie. No gdyby rzeczywiście się okazało, że to jest, że, 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 że to jest Janusz Korwin Mikke, to by się okazało, że, 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 że ten Korwin Mikke jest takim trochę little fingerem powiedzmy, tak? Polskiej polityki, że on tak, wiesz, tutaj kombinuje tego. Potem przez 20 lat się nie dostawał do Sejmu, ale co z tego, skoro on tutaj też. Tylnego siedzenia, wiesz. To było dla niepoznaki, absolutnie, żeby oddalić jakieś, jakieś zarzuty. Tak, no Czabański z kolei w życiu Warszawy, no już wprost sugerował, że napisał to wszystko Urban, albo że zostało to sprowokowane przez Urbana, tak? Mówi tutaj, że ostatnio udały mu się Jerzemu Urbanowi e, pamiętniki Anastazji P. Nie twierdzę, że sam je napisał, ale podobieństwo techniki pisarskiej tej autorki i pisma nie polegające na wymieszaniu prawdy z kłamstwem, insynuacjami jest e, uderzające, no. Tutaj, tak jak mówiliśmy, tych hipotez było mnóstwo. W wspomnianym już tekście Łazarewicza wprostu e, czytamy, że do dziś trwa spór o to, komu zależało na skompromitowaniu odradzającego się polskiego parlamentaryzmu i kto nasłał na posłów marzenę do Lewica uważała, że mogła zostać nasłana przez Moskwę, by zniszczyć SLD. Miałaby to być zemsta za doprowadzenie komunizmu do upadku. Prawica. <laughs> wyrafinowana zemsta bardzo. Prawice, pr prawica <laughs> sądziła jednak, że do Maros sterowana jest przez UOP, by skompromitować porozumienie centrum, tak, którego założycielem był marsz kern, to jest tutaj ważne. Jedni i drudzy o udział w spisku podejrzewali demiurgicznego Jerzego Urbana, wydawcę skandalizującego tygodnika. Nie. No tak, no, mówiliśmy o tym, że, że Urban teoretycznie nie był tym jakoś yy, zainteresowany, albo że no właśnie raczej nie wyczuł w tym wszystkim. Yy, zarobku, chociaż można go podejrzewać o pewną intuicję, znaczy można było go podejrzewać o jakąś intuicję biznesową. Tutaj cytuję Skoczy Lasa, znowu wywiad z Rzeczpospolitej, Urban chyba po prostu nie wyczuł, że z tego będzie wielka afera i że na tym można zarobić w cholerę kasy, albo wolał trzymać się od niej z daleka. Tygodnik nie napisał o niej dość oględny tekst, to ten, o którym wspominaliśmy, który gdzieś tam zaczął jej karierę medialną i spuścił ją po brzytwie nie wydał, w każdym razie nie, później będzie po prostu wiesz, posługiwać się bardzo mocno postacią Anastazji P. I to w, w różnych mediach, tak, bo i, i w tekście, i w jakichś fotoreportażach po prostu obrzydliwych, typowo takich z nie i, i, i w kasetach wideo. No, być może wtedy przestrzelił, być może to było jakieś takie odsuwanie tematu na zasadzie tak, ja tego nie sprowokowałem, ja w ogóle nawet nie chciałem tam kontynuować tej współpracy, to tak się, tak się tylko potoczyło. Tak, on się z tego tłumaczył jeszcze w, u Kuby Wojewódzkiego w 2005 czy, czy 2004 roku trzefim na taką wypowiedź, że on jeszcze mówił wtedy o Anastazji P., zaprzeczając, że to on. Ja tak, muszę powiedzieć, że, że, że jeśli chodzi o te, te tezy, o których wspomniałeś, to wydaje mi się, jedna mi się wydaje bardzo prawdopodobna, druga mi się wydaje bardzo nieprawdopodobna. Zacznę od tej drugiej. Wydaje mi się, że zemsta za doprowadzenie komunizmu do upadku, w sensie, że to my wam naślemy tę dziewczynę w żakiecie Aha, i zobaczcie to teraz, tak, nie? ale wam tak. pójdzie w pięty. Nie? Wydaje mi się, że gdybyście mieli tutaj mścić to to, 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 no nie wiem, czy w ten sposób akurat. To jest raz, ale tak, wydaje mi się bardzo prawdopodobne to, co powiedział e, Skoczylas, tak? że, że po prostu Urban nie wyczuł e, tej koniunkturki, dlatego że, jak wspomniałeś, później e, no Urban wręcz, jakby tak, e, zaczął bardzo dużo mówić o, e, o Marzeniu do Maros. Bardzo często ona się pojawiała później e, w, w, tym, w, w, w różnych tam publikacjach związanych z, z nie, e, również na kazecie wideo. Tak? Więc, więc wydaje mi się, że tak finalnie po tej całej sprawie Jerzy Urban raczej sobie pluł w brodę, że, że, że on się e, niespecjalnie tam e, nie, nie poznał się w porę, bo, bo, bo z tego były bardzo duże pieniążki. Pieniążki na tyle duże, że podobno sama do Maros była w stanie spłacić długi, o których powiem później, tak? i żyć sobie spokojnie przez jakiś czas. Tak samo skoczyła, chyba też sobie tam żył spokojnie przez, przez jakiś czas, tylko z tych pieniędzy, które dostał, które otrzymał za 400 tysięcy które, które z nim rozliczono, no, zawsze jak, nie, nie wiem, pewnie już to mówiłem w tym podcastie, ale zawsze jak słucham o takich nakładach książek, to, ehh, że, że napisałeś coś raz mm. w 92, potem do 97 sobie, sobie żyłeś w, w, w jednej z trzech które kupiłeś sobie za te pieniądze, więc, e, więc tak. To zanim przejdziemy do tego, no kim tak naprawdę była Marzena Domaros, chociaż tak naprawdę, to, to, to mówię, to wszystko jest oparte na sobie podobno tak, i, i na różnych wersjach, które ona sama kolportowała na swój temat, tak. to, to, to powiedzmy jeszcze tutaj, że Michał Płociński, dziennikarz, zapytał Jerzego Skoczylasa, jak to się stało, że, że, że... Może zacytuję pytanie, bo ono jest tutaj też znamienne. W jaki sposób udało jej się oczarować tylu wykształconych, obytych ludzi? To jest w kontekście tego, że e, Skoczylas powiedział wcześniej, że, że Domaros nie była ani lotna, ani wykształcona i że, że generalnie to, 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 to nie jest tak, że to był jakiś tam tytan intelektu, zdaniem Skoczylasa. E, i to, to pytanie jest znamienne o tyle, że, 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 że ono sugeruje, że jak ktoś jest obytym, wykształconym człowiekiem, to, to, to poleci tylko i wyłącznie na inną, obytą, wykształconą osobę. E, to, i, nie wiem, czy tak jest. Chyba nie. <grytanie> tak mi się wydaje. Jakoś tak ostrożnie mogę sugerować. I tutaj Skoczynas odpowiada nieżyjący już Andrzej Urbańczyk, który nagrywał z nią później kasetę wideo dla BGW, opowiadał mi, że ona cudownie słucha. Ja nie, nie miałem okazji się o tym przekonać, bo przez e, trzy dni nagrywania jej to ja słuchałem tego, co ona mówi. Urbańczyk mówił, że słuchając, przybiera fantastyczną pozę, opiera podbródek na dłoniach i szeroko otwartymi oczami intensywnie wpatruje się w rozmówce. A przecież faceci uwielbiają panienki, które cudownie słuchają, więc to wszystko jest takie, wiesz, takie ta. Bardzo. Którzko-męskie. E, panienki tego. E, I ta książka też jest tak napisana, i i, i nas, tak, tutaj po jego wypowiedziach w wywiadzie widać, że jakiego języka lubi używać. Ten język rzeczywiście jest widoczny w erotycznych imunitetach. Wspominaliśmy o nie. Tak, nie, rzeczywiście posługiwało się potem Anastazją Pena rozmaite sposoby, z czego jeden będzie bardzo efektowny, mówię tutaj o, o pewnym fikcyjnym ślubie, ale tak, a propos tego, kim była naprawdę, no, nie wydało taką kasetę z serii Nie po oczach, to jest Nie po oczach 3, Anastazja Potocka, patrzcie na mnie. I ona tam rzeczywiście mówi sporo na swój temat, o tym dzieciństwie w miejscowości Zblewo, tak, w okolicy Starogardu Gdańskiego, o, o tym wspominaliśmy, byłam raczej dzieckiem brzydkim, przede wszystkim strasznie tłustym, a jak wiadomo, Dzieci bardziej tłuste mają cięższe życie od tych, które są piękne, smukłe i z bogatych rodzin. Opowiada o tym, że bardzo lubiła czytać, a więc również bardzo lubiła fantazjować. W pewnym momencie zaczęła te jakieś swoje fantazje, nie mówię tutaj o fantazjach erotycznych, tylko po prostu o jakichś wyobraźniowych rzeczach spisywać, więc traktowano ją jak szaloną. Napisała też wiersz na święta wielkanocne dla Jana Pawła II. Dostała w zamian wiadomość od głównego sekretarza Jana Pawła II i zdjęcie Jana Pawła II z własnoręcznym podpisem. Tutaj zaręczam, że własnoręcznym, bo poślinionym palcem sprawdzałam, czy się rozmazuje. No my mamy tam wiesz autografy Roberta Rozmusa Zbigniewa Buczkowskiego, prawda, a tutaj e, taka piękna piękna pamiątka. No. Swoją drogą nawet jak po prostu ja nie, nie spodziewałem się wątku na powód drugiego w tym podcaście, ale, ale, ale w co w, nie? Jak robiliśmy research, to tak nagle się okazuje, że nie, no da, oczywiście, że będzie na powód to jest w, w ogóle on, stary tak skandalu. Taka czapa narracyjna po prostu w tym <laughs> kraju, że nie, to jest, no ale tak, tak, w każdym razie e, rozmaite tam rzeczy, edukacja, bibi e, bibi filologia, e, początki radiowe, tak, studio Bałtyk. Podobno jakiś pan się z nią skontaktował i jej zasugerował, że na dźwięk jej głosu ma jakieś tam prawda, reakcje anatomiczne, więc generalnie seksikowo, ale też Marus mówi o tym, że się gdzieś wkręciła w to solidarnościowe towarzystwo, rzeczywiście, tak, Igrzyska Solidarności, o tym była mowa, podobno jej jej ówczesny partner i ojciec jej dziecka, o czym za chwilę sk skomponował, cudzysłów, hymn Igrzysk Solidarności, ale to tak naprawdę był plagiat. Ja nie wiem, nie wiem, jak to do końca było? Moim zdaniem, jakby mówiło się o tym na początku lat 90., że to zespół No Limits. Także pozdrawiam Macieja Łuszkiewicza z No Limits. Muszę podpytać, jak to z tym plagiatem. W każdym razie wkręciła się też gdzieś w okolice Wałęsy, tak? Jest mowa o tym, że z jakichś tam imprez wracała nawet jego taką prezydencką lunchę, więc to jest wszystko bardzo, bardzo w klimacie tamtych czasów. No i co? Poznała w wieczorze Wybrzeża w Trójmiejskiej Gazecie Przemysława Tomaszewskiego, dzięki któremu związała się z firmą Casinos Poland i ta firma sprawiła, że gdzieś tam się zbliżyła do, do parlamentu, więc też różne jakieś historie, tak? Bo z jednej strony mamy lewą legitymację, z drugiej e, mamy jakąś firmę Casino Poland i jakieś tam e, koligacje. No, e, nie wiemy do końca jak było, natomiast Skoczylas przywoływany już dzisiaj wielokrotnie e, mówił w wywiadzie z Rzeczpospolitej tak, do momentu autoryzacji nie komentowałem jej zwierzeń, nie oceniałem jej, ale po spisaniu i zredagowaniu tekstu, a przed autoryzacją pojechałem w jej rodzinne strony popytać o nią i tam się dowiedziałem paru naprawdę brzydkich rzeczy. No i Michał Płociński wywiadujący pyta, jakich konkretnie? Skoczylas mówi o tym, że zostawiła swoje dziecko, nadzieję. Rodzicom, tak, którzy zajęli się jej wychowaniem, że no, robiła jakieś takie mniejsze przekręty, ale no też okrutne, tak, że okradła jakąś samotną staruszkę, której wcześniej zaproponowała opiekę nad swoim dzieckiem i rozmaite tego, tego typu historie. Jeśli chodzi o ten Wieczór Wybrzeża, wspomniany, tam też ponoć kręciła wałki, to znaczy umawiała się z restauratorami na teksty sponsorowane, brała zaliczkę i znikała. I, i, i skoczyła z to, skomentował. Tak, że dało się to zrobić legalnie całkowicie. To znaczy, ten procent, ta zaliczka i tak by trafiła do Domaros, a jakiś dziennikarz napisałby tekst sponsorowany mm -hmm. i nie trzeba by się posługiwać kradzioną pieczątką, jak to zrobiła Domaros. I ponoć, jak o tym usłyszała, to była bardzo zdziwiona. To jest wersja Skoczylasa, bo nie spodziewała się, że można jakiś taki uczciwy sposób robić pieniądze, tak? Więc z jednej strony mamy te historie o rzekomych zaburzeniach, z drugiej strony mamy jakiś taki po prostu rys krętaczki cynicznej, która wykorzystuje ludzi dla swoich celów, tak? Bo być może ona nie miała jakiegoś takiego długofalowego tutaj planu, tak? Może chodziło po prostu o to, żeby się poobracać w tej socjecie, jaka by ona nie była, bardzo śledziowa oczywiście, ale, ale jednak, żeby powyciągać trochę, trochę kasy. Więc tak, no być może taką osobą właśnie była, a może że dalej jest, oczywiście, z tego co wiemy, to żyje Marzena Domaros. Tak, tutaj też Skoczelas mówi, że te, te tej przekręty właśnie bywały takie dziecięce, na przykład, że jak, jak, jak zmieniła dane w swoich dokumentach, tak w dowodzie osobistym, co co dało się wtedy zrobić, tak, bo to nie, było, nie był tam kartonik, tylko po prostu strona, tak, mhm. tam wydrapała datę urodzenia swoją i zmieniła, ale nie zmieniła tej roku w, w numerze PESEL, więc w zasadzie to była taka ściema, że każdy by się w sumie ogarnął, tak, no, no chyba, że nie każdy, chyba, że to był, był, byłby jakiś gapa na komisariacie na przykład, nie, ale, ale tak to, rzeczywiście ona, ona podobno, i, i tej te przekręty nie były zdaniem lasa jakiś. Specjalnie, specjalnie wyrafinowane. To w ogóle ciekawy ten, ten, ten wywiad, dlatego, że my z jednej strony, no właśnie, tutaj Skoczelas mówi, że, że, że ona no, lubiła oszukiwać, ciemniać, kłamać, tak? E, robić jakieś tego typu rzeczy, a z drugiej strony, e, jeśli on potwierdza jakąś historię, to potwierdza tę historię o gwócie. Mhm. E, że, że, że on się, że, że to akurat wydaje się mu bardzo prawdopodobne e, i, i on tutaj w ogóle bardzo mocno psychologizuje, tak? I jakby tak wciela się w jakiegoś gościa, który tutaj e, próbuje przejrzeć. Tą, 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 tą krętaczkę i, i zobaczyć, co tak, co tak naprawdę tam się, e, tam, tam się działo. E, ja nie wiem, w sensie, być może to, że on stwierdza o tym, że tylko ten gwałt wydaje mu się prawdopodobny, tak, tak, tak najbardziej. No i ta historia z Kwaśniewskim Millerem, być może to jest tak po latach, też taka samo obrona trochę przed zarzutami, że. że no, że zobacz, no wy, brałeś udział w być może, po pomówieniu y, iluś tam osób, no mhm. nie? No, więc no nie, to nie były pomówienia. Bo akurat te historie są prawdziwe, te, te takie najostrzejsze, więc, więc nie wiem w sumie, jak, jak, jak traktować te, te postaci Jerzego, Jerzego Skoczyla za dzisiaj. Wiemy natomiast, że był to mężczyzna, który potrafił mierzyć rzeczy magnetofonem, więc to. Jest, tak. to, jest to pewna umiejętność. Jeżeli chodzi o ten wątek związany ze służbami, z łopem i tak dalej, bo on też jakoś później wracał, no to wrócił dosyć z hukiem w 2006 roku, wtedy znaleziono masę dokumentów, w tak zwanej szafie Lesiaka. Lesiak był wcześniej funkcjonariuszem SB. Po 1989 roku trafił do łopu. Zdaniem Skoczylasa niesłusznie, bo choć Skoczylas nie był przeciwnikiem tego, żeby ludzi z SB wcielać do tych nowych demokratycznych służb, to akurat nie Lesiaka, który ponoć był bardzo, bardzo solidnym krętaczem. No i co w tej szafie? No w tej szafie znaleziono między innymi dokumenty, które Dowodziły tego, że ułob wydawał pewną kasę na Marzenę do Maros. Tak? Czy to chodziło o jakieś ciuchy, czy jakieś regulowanie rozmaitych rachunków? I to by tak naprawdę podbijało tę tezę, że ona tak faktycznie była tutaj. Inspirowana przez, przez Ułob, że to była czysta prowokacja, ale Skoczylas się od tego absolutnie odcinał, bo powiedział, że gdyby tak było, to znaczy, że ułop musiałby się skontaktować z osobą, która ostatecznie napisze książkę. A on sam zarzeka się, że żadnych tego typu kontaktów nie było. Wspominałeś o tym wiesz, przekręconym, przebitym dowodzie osobistym, tak, o tych cyfrach. No i to faktycznie brzmi dosyć wiarygodnie tutaj w ustach lasek, gdy mówi o tym, że no gdyby to była agentka, to Chryste, panie, naprawdę potrafiliby zrobić dobrze wykonany, fałszywy dowód osobisty. No to tak, to mnie, to mnie jakoś przekonuje. Oczywiście ten trop związany z byciem zainspirowanym jest jakoś tam ciekawy i do prześledzenia, ale myślę, że byłoby to przygotowane w nieco, nieco lepszy sposób, albo zrobione w taki Wiesz, partacki sposób, tak. dlatego żeby oddalić jakieś podejrzenia. Mm. I znowu mamy bardzo, bardzo pokręconą historię. Tak, no, wyobrażam sobie, że gdyby ktoś chciał dzisiaj stworzyć fabułę na, na, na bazie tej całej sytuacji, to miałby bardzo ciężkie, ciężkie zadanie tak. przed sobą, tak, no bo e, to, to wszystko jest na zasadzie Hisset 300, tak. I, e, i, I to, że tych pozwów było tak mało po tej książce, utrudnia tylko do, dojście do prawdy, no bo gdyby sąd się na jakiś temat wypowiedział, to to, to, to cho, chociaż. Mi, mi, Byłaby taka podkładka, tak? Trzeba powiedzieć, że też sama do Maros, jeszcze jako, jako Anastazja, no bo ona, ona w, na w wywiadach, w wypowiedziach publicznych, no, oddzielała się od tej persony, powiedzmy, tak? W sensie ta persona nie, nie była nią, tak, do końca ona sama tak, tak wokół siebie zasnuwała jakoś taką mgiełkę tajemnicy takiej agenturalnej tego, że, że właśnie tej w rozmowie z Moniką Olejnik e, wspomnianej, ona tam mówiła, że, 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 że właśnie UŁOP chciał e, uregulować e, długi z przeszłości e, e, i, i że no ale tam ona nie pracowała dla UŁOPu, ale tutaj Monika Olejnik podpytuje, kto panią namówił do napisania książki. No i do, do, do Maras mówi, że tam z wydawcą skontaktował się Jerzy Urban, e, ale to nie znaczy, że jestem agentką Urban, na szefa BGW Górskiego, czy też jakiegoś obcego wywiadu. Sugerowano mi, że pracuje dla tajnych służb Rosji, Francji, czy finansowych struktur niemiecko-austriackich. Ostatnia sugestia jest najbliższa prawdy. I to Olejnik pyta, a konkretnie? Do Maros, tego nie, nie, tego nie powiem. Więc no nie, nie, nie może dziwić, że, że, że wokół, wokół tej książki właśnie był jakiś taki smrodek, że ona na pewno była kogoś słana, bo ona sama to sugerowała, tak? I e, 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 no, 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 ciężko w ogóle powiedzieć, co ona ma tutaj na myśli, jeśli z jednej strony mówi, że. Że nie, a z drugiej strony sugeruje, że, że tak, i jeszcze sugeruje, że że to, właśnie to nie jest jakaś agentura, tylko, tylko finansowe struktury niemiecko-austriackie. Co? W ogóle? Tak, tak. Deutsche Bank czy nazwał? Nie? Co tak, się, to tak. co co się wydarzyło? Tym, co ma z tym wspólnego Michael Christian von W prawda, który włodzi robi musical i, i, i wystawia lewe czeki. To jest wszystko jakaś siatka szalonych powiązań. Ale tak no... O Boże, może to jest to? To jest to, może to jest to. Michale, prosimy o informację. U, użyłeś określenia mgiełka tajemnicy. To nie jest coś, co by charakteryzowało tygodnik, nie? Raczej mgiełka kompletnej inby, bo oczywiście krótko po premierze książki nie wypuszcza. No właściwie fotoreportaż pod tytułem Anastazja czwarta Urbanowa. Oczywiście ten materiał nam sugeruje, że Jerzy Urban i Marzena Domaros wzięli ślub. Mamy tutaj sytuację w Urzędzie Stanu Cywilnego. Tutaj w ogóle jakieś złote... Mam, poza jakimiś takimi knurskimi, typowymi typowo urbanowymi żartami, nie? Że on już, on już za młodymi dziewczynami nie biega. 26-letnia Marzena Domaros. Nie? Wiesz, jakieś takie tam pieprzenia ale tutaj mamy parę w Urzędzie Stanu Cywilnego, a z tyłu mamy takiego kartonowego Kwaśniewskiego, który trzyma żonkile, tak? to jest albo jakiś taki bardzo ostentacyjny fotomontaż, albo po prostu jakiś taki stent kartonowy, no, no piękna sprawa, chciałbym mieć coś takiego, coś takiego w pokoju oczywiście, w nie były też gorsze rzeczy, no, wiemy jaki to jest poziom żartu, więc, więc mniejsza. Mamy też, no to jest faktycznie fotoreportaż, co się zowie Polityczna Szkoła w Dzięku. Otworzyliśmy Instytut Kształcenia Dobrze Urodzonych Panien imienia Anastazji P. No i po prostu x zdjęć z gołymi paniami w takim bardzo kameralnym otoczeniu, tak? To jest taki trochę pre-twój weekend vibe w tym wszystkim. Tak jakby meble, boazerie, wykładziny i, i psiocha, no. no tak to trzeba nazwać po prostu. <śmiech> <śmiech> tak, znaczy tutaj <śmiech> rzeczywiście... <śmiech> Jakby, jak trafiłem, jak, jak zobaczyłem to, no to pomyślałem sobie, że to jest w zasadzie to jest, to jest nowy WAMP, tak? No bo tam mm -hmm. to, to nie jest jakaś taka erotyka typu, nie wiem, to, to leciało na pulsacie po, po 23 w piątki na początku lat 90, tylko, tylko to są te genitalia i, i, e, i, i ja pomyślałem sobie, że to jest taka erotyka boazeryjna, tak? Mm -hmm. <laughs> tam, że, że tam w tle rzeczywiście są te, są te wnętrza, które, które dla części z nas są, są, są bardzo bardzo, bardzo sentymentalne. Ehm, tak, jest też sprostowanie od redakcji. <grych> to, to jest też całkiem zabawne. Hrabianka Anastazja Potocka e, nie pisze o cielesnych praktykach byłego ministra Jerzego Ismonta. Jak błędnie pytaliśmy, lecz o praktykach obecnego ministra Zbigniewa Jesmonta. Więc to jest rzeczywiście, rzeczywiście pomyłka, ale też redakcja nie, nie, byłaby redakcją nie, gdyby nie zakończyli tego sprostowania w ten sposób. Ministra, członka Rady Ministrów ds. Promocji i Przedsiębiorczości Zbigniewa Jesmonta, serdecznie przepraszamy za mimowolne odebranie mu jedynej szansy przejścia do historii. Tak, no, nie wydało też kasetę VHS, które, o której wspominaliśmy. Nazywała się Nie po Oczach 3. Patrzcie na mnie, Anastazja Potocka. No i tam jest bardzo dużo pokazanej Anastazji, w takich domowych pieleszach, tak? to, był, to było w tym momencie, kiedy ona się ukrywała przed prokuraturą. Jak się okazało, ona ukrywała się z jakąś tam dużą pomocą Jerzego Urbana. Ona tam komentuje wiele wypowiedzi na swój temat, tak? Na przykład ta wypowiedź, o której tej, którą zacytowałeś, Krzanowskiego o, e, o tym, że nie można nic zrobić z na podstawie zeznań kobiet szczególnego autoramentu. No to do Maros, skądinąd słusznie, zastanawia się właśnie dlaczego. W sensie w jaki sposób autorament jakiejś osoby e, powinien mieć wpływ na to, czy, czy, czy gość jest, czy nie jest wicemarszałkiem, czy, czy posłem. E, no i tak, no. E, jest tam też trochę takiej, takiej inscenizacji. W sensie w ogóle film kończy się tym, że. że że, że Marzena Domaros rozbiera się przed, przed, przed widzami, w sensie zdejmuje z siebie, chyba tam znowu makijaż, zdejmuje z siebie ubranie. No, nie, nie domaga się, rozbiera, ale, ale widzimy, że, 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 że zdejmuje z siebie ciuchy. No, jest to tam element tego, tego wizerunku, który, który nakreśliły, powiedzmy, pamiętnik Anastazji P. Mm. I jest też, ona też właśnie tam bardzo dużo mówi o swojej przeszłości. Te informacje, które, które ona tam przekazała, no, myśmy wcześniej cytowali, tak, w, w segmencie dotyczącym jej samej. No, i co, no, trzeba powiedzieć, że, że, że Anastazja P była też, i jest do dzisiaj to jest dużo powiedziane. no Była na pewno wtedy postacią popkulturową, e, która przewijała się, no choćby w muzyce, tak? Tutaj można wspomnieć o zespole Babsztyl, który nagrał piosenkę Anastazja P. Tam Anastazja nie jest w żaden sposób wspomniana w tej piosence, no ale tam generalnie chodzi o to, że to jest jakaś taka krytyka z Sejmu, że tam w tym Sejmie tylko kleją i nie wiadomo, co robią. E, i, I to był to był jakiś taki komentarz, bo no, był te, była też płyta doktora albonisty Anastazja P., była też druga płyta doktora albonisty Byłem gorylem Anastazji P. No widać było, że to jest, po prostu przez jakiś czas to było jakieś takie pewnie nazwisko, które jakoś tam chwytało marketingowo. To się szybko skończyło, tak, no bo, no bo już w połowie lat dziewięćdziesiątych nikt o niej nie pamiętał e, prawie, ale, ale rzeczywiście to się działo. No i była też płyta nagrana przez samą tak e, Anastazję P., która się nazywała Oczy Stefana piosenki Anastazji P., na okładce tej płyty widzimy gołe piersi, oczywiście, tak? No bo, no. No bo tak. czy znaczy wiesz, no prawie prawie tak naprawdę, bo wtedy jednak panował taki klimat, że jakieś dowolne piosenki, składaneczka, goła baba, to jest bardzo coś ducho, tutaj tak. mamy w newralgicznych, dla Facebooka oczywiście, w newralgicznych miejscach mamy kwiatki. No i co, mamy rzeczy dosyć, dosyć koszmarne, takie pościelówkowo, biesiadno, jakieś takie para-acid jazzowe momentami, paradensowe, no, dosyć okropna muzyka, natomiast jak się domyślacie, numery jakoś komentują albo odwołują się do tematów związanych z pamiętnikiem, ale nie chodzi tutaj o jakiś komentarz poważny, tylko dla jajec, tak? I te oczy Stefana tytułowe są wymowne, tak? Jestem niewinna, nocny zmazio i Akademia Posła Jurka na temat Marka Jurka. Dużo tam jest jakichś takich dziwnych, dziwnych nastrojów. Troszkę też publicystyki, no jest wodzuś, tak samo nazywał Urban zresztą Wałęsę, między innymi w alfabecie Urbana, więc... Możecie się domyślać, jest to jakaś taka próba dalszego dyskontowania tej popularności. To... No, był też konkurs, można było wybrać, wygrać kolację z Anastazją P, także niezła, niezła gratka. Tam potem organizowano jakieś takie, nie wiem, w jakiejś knajpie, jakiś taki event, powiedzmy, że Anastazja P obsługuje tak. klientów, więc ewidentnie no, była tam próba zarobienia jakiegoś takiego dodatkowego hajsu. Oczy Stefana możecie w całości sprawdzić. Oczywiście na YouTubie jest to <głosłanie> koszmarne, ale żeby nie było. Jeżeli to jest faktycznie, bo tu znowu mamy podobno, podobne. Jeżeli to jest Marzena Domaros, to pod względem wokalnym to wypada całkiem przyzwoicie. Mhm. Przy czym to jest takie właśnie jajcarskie około disco polo, ale z takim sznytem aktorskim. Mhm. Jest ten głos całkiem przyzwoicie ustawiony, te interpretacje są niezłe. Na tyle dobre, że można by podejrzewać, że to jednak nie Marzena Domaros, która z tego co nam wiadomo, nie miała takich doświadczeń scenicznych, ale cholera wie, może to jakiś, jakiś ukryty talent. Jako osoba, która y, y, obejrzała Kazetę wideo pod tytułem Nie po oczach 3, Anastazja P. Patrzcie na mnie. E, muszę powiedzieć, że to jest prawdopodobnie rzeczywiście jej głos, w sensie bo usłyszałem tam jej głos na tej, na tej kasecie e, i to jest w ogóle bardzo, to było urocze, bo musiałem pójść do Biblioteki Narodowej i oni musieli mi wyciągnąć kasetę, Nie, wzięli mi w ogóle nie tą część, co trzeba i tak dalej. To jest bardzo fajne, że to jest po prostu jedyny, tak, taki klimat, był jedyny magnetowid w promieniu 400 tak, tak. kilometrów, nie? E, na którym można to akurat obejrzeć. E, no i tak, no to co, to ha, a jeszcze no, była rola u, u, u Piotra Szulkina w zapomnianym, mm -hmm. nieco e, obspanym w swoim czasie nagrodami w filmie Mięso e, Ironika. E, to jest e, oczywiście odniesienie do Eroiki e, z roku 1993. Ten cały film jest dostępny na YouTube. E, polecamy, tak? w sensie nie wiem, czy to jest. Nie, nie ma go nigdzie indziej, chyba, więc, więc, więc polecamy e, obejrzeć w ten sposób. Niestety nie jest uściślone, kogo tam, w kogo się wcieliła Marzena do Maros. Wydaje mi się, bo przeglądaliśmy przy, przy, ten, ten film tak, tak do, do, dość dokładnie. Wydaje mi się, że gdybym miał stawiać, to ona gra jedną z zakonnic w takiej scenie, w której zakonnice staczają taneczną bitwę z zomowcami. Tak, to jest tego rodzaju film. Ma to sens. Tak. <grym> i jeśli to jest ona, to, 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 to ona się pojawia w momencie, w którym jest taka, taka zakonnica, która um, uderza pałką milicyjną w, 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 w tarczę taką zomowców, tak? Więc to. Więc, więc, to jest, to jest to, ale być może to w ogóle nie jest ona, więc, więc nie wiem. Być może gdzieś tam się pojawiła w tle i jest nie do rozpoznania w tej rozdzielczości, w jakiej ten film jest dostępny. No Byłby to ciekawy myk. A co się działo dalej z Marzeną do Maros? No cóż, podobno któregoś dnia pojawiła się u Urbana i mówiła, że mieszka teraz na Śląsku, że zajmuje się eksploatacją złóż węgla. Zdaje się, że Urban nie wszedł w ten biznes. No okej, okay. może tak być. Innym osobom opowiadała, że jest barmanką w Japonii. Była też jakaś inna historia, jakiś właścicielu restauracji. No, dużo, dużo rzeczy. W 2013 Łazarewicz wspominany e, pisał o tym, że jakieś 10 lat temu założyła firmę konsultingową i wynajęła biuro w warszawskim biurowcu. Zalegała z opłatą, a gdy administrator przycisnął ją do muru, ulotniła się bez wieści. 2013, czyli 10 lat temu, 2003, powiedzmy, że w tych latach zerowych próbowała jakiś. No, z tego co tutaj czytamy, rozmaitych wałków. Nie wspominaliśmy o tym, że w pamiętniku e, istotną. E, Postacią jest przewodnicząca ówczesna OPZZ Ewa Spychalska. Była ambasadorka na Białorusi. Jest ukazana w bardzo pozytywnym świetle, jako, jako faktycznie tak. przyjaciółka, kumpelka Marzeny Domaros. Nie uczestniczy w tych podbojach absolutnie, tylko jako się po prostu traktuje nie wiem, z przyjaźnią i z szacunkiem. I Łazarewicz próbował się z nią w momencie pracy nad tekstem skontaktować, ale Spychalska odpisała, że nie utrzymuje z nią kontaktu i też zastanawiała się w ogóle, po co pisać o takich osobach. Bardzo, bardzo niedziennikarskie pytanie, tak? bo mówi o tym, że to jest oszustka tak. i tak dalej, po co jej dawać atencję. No wiadomo, wiadomo po co, ale ewidentnie się tutaj Spychalska od Domaros odcinała, podobnie jak wiele innych osób, z którymi Domaros miała kontakt. E, tak, tak, tak. Tutaj nazwały ją nimfomanką, uszkódką i złodziejką. No to są podobne słowa, których użył Stefan Niesiołowski. Nazwała tak, więc... e, więc... ją urbanem. Mhm. Więc tak, no, nie, nie wiadomo, co się dzisiaj dzieje z, z, z Marzeną Domaros. E, wiadomo, że córka nie utrzymuje z nią kontaktu, przynajmniej tak było jeszcze parę lat temu i że, i że wie o niej z, z doniesień prasowych, e, Wiadomo, że prawdopodobnie do dzisiaj utrzymuje z nią kontakt siostra Lucyna, która, która któregoś razu powiedziała właśnie Łazarowiczowi dajcie jej już żyć, tak? w sensie już dajcie już jej już spokój. No i też zerwała kontakt ze swoimi, ze swoimi rodzicami. No, na tym skończymy ten, ten odcinek podcast Teksu. No, była to dziwna historia. Do dzisiaj jest dziwna historia, taka niespotykana tak naprawdę w skali globu. No bo wiadomo, że skandale z udziałem polityków się zdarzały, ale, ale książka, która tam szkaluje i tak dalej, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo dziwna rzecz. Jeszcze raz dziękujemy Januszowi Mielińskiemu z bloga religi.pl za użyczenie nam książek potrzebnych do stworzenia tego odcinka. Dziękujemy również wszystkim osobom, które nam. Spierają na Patronaiście, i wszystkim osobom, które nas szerują na social mediach, i wszystkim osobom, które e, życzą nam dobrze. Tak. Generalnie rzecz ujmując, i nas słuchają. Nawet jak nam nic nie wpłacają, to dziękujemy, bo, e, bo, bo Podcastek będzie za, e, za frajer zawsze. No co my tu możemy powiedzieć? No, będzie za, za darmo dostępny. Do no i tak to właśnie było, bardzo złożona historia, więc e, no, znowu długi odcinek. E, o czym musimy jeszcze wspomnieć? Właśnie mamy nowego maila e, Ewa Małpa Ewa zajmuje. Się naszymi jakimiś współpracami, propozycjami, więc gdyby coś takiego się pojawiło, to piszcie, piszcie śmiało do Ewy i ona się tym zajmie. A my dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i do usłyszenia. Cześć. Podcast Przygotowali Martek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.